cały czas powtarzamy, że Mordegard to nekromanta, że czasami zdarzają mu się różnego rodzaju dziwne odpały, czynności, akcje. No i tym razem przygotowałem utwór o nazwie Dziwne zachowania Mordegarda. Ostatnio Mordegard ów dziwy odwala. Najpierw swą mistrzynię i to ze świtą na nasze głowy zwala. Teraz zaś dziecię, biedne i niewinne, za włosy ciągnąć pragnie. I do tego czynu zabiera się zgrabnie. Szczęśliwie Atro, bohater z krwi i kości, daje upływ swej dobroduszności. I w głowę zdzieli nekromantę krasnoluda, a z jego zamiarów nic się nie uda. I dziecię bezpieczne z matką w dal odchodzi, kiedy Mordegard swoją pomysłową głowę chłodzi. Witamy na kolejnej sesji DDD, naszej dzielnej drużyny Debili. Ostatnio pokonali, w sumie praktycznie bez problemu, łupieżcy umysłu. Wydostali się ze statku, ratując po drodze Trinę oraz naszego kotowatego kaczmarza. Wyszli ze statku, trochę poobijani, ale nie jakoś mocno. Mogło być gorzej. Trafili do portu z powrotem i idą powoli w stronę miasta. Po drodze nic się nie dzieje. Gdy próbujecie nasłuchiwać, bo po prawej waszej stronie wcześniej było słychać walki jeszcze z ogrami, to w tym momencie nie słyszycie, żeby była jakaś tocząca się bitwa tam. Wiadomo, dalej słychacie się, jak ktoś coś krzyczy, jak ludzie biegają, że jest jakiś harmider, że coś tam się dzieje, ale już nie słychać dźwięków łuków, strzał, kamieni, rozwalonych rzeczy, okrzyków ogrów, ani tego typu dźwięku, które wcześniej gdzieś tam obiły się wam o uszy. I wyruszacie. Przechodzicie przez bramę prowadzącą do miasta. Chodzicie do środka. Widzicie, że jest kilka domów, które są trochę faktycznie gdzieś porozwalane przez te kamienie. Widzicie też mury, które trochę runęły. Widzicie też, że no niektóre domy w tym momencie w ogóle nie nadają się do niczego, chyba że do zebrania materiałów do dalszej budowy gdzieś indziej, albo do całkowitego po prostu ponownego postawienia. Widzicie też po drodze na pewno kilka rannych osób, które na przykład gdzieś z taką pogruchotaną nogą, bo możliwe, że kamień albo część muru zleciała mu na tą nogę. Widzicie strażnika, który opiera się o drugiego strażnika i tak pośliga na tej nodze. Widzicie też, jak gdzieś zrobili jakieś prowizoryczne nosze i po prostu kogoś niosą. Widać też, że w jednym z budynków po prostu, który gdzieś jest w centrum tym handlowym, którym gdzieś tam chodziliście, zbierają się po prostu ranni i oni tam idą wszyscy w tamtą stronę. Jest on najbardziej oddalony, ten budynek, od strony murów, bardziej w centrum miasta, ale mimo wszystko tam jest, wszyscy się tam zbierają. Widzicie też parę akolitów, którzy tam biegają. Nie ma ich jakoś dużo, bo jednak większość została albo ukryta, albo wyszli z miasta, no po prostu tylko paru się gdzieś tam kręci, ale jednak ktoś tam został, żeby wspomóc tak pierwszą pomocą rannych. Widzicie też na pewno odmiany w strażnikach. Teraz już nie mają takiego popłochu, nie są aż tak zdezorganizowani jak wcześniej. Teraz zaczęli zbierać się normalnie w grupki i gdzieś tam zaczynają gdzieś tam współpracować ze sobą wszyscy po prostu, więc pomagają sobie nawzajem, już każdemu jest w stanie pomóc. Nie jest tak, że wszystko robią oddzielnie, więc widzicie, że to na pewno się zmieniło, więc to, że pokonaliście łupieżce, na pewno coś dało. A tak poza tym, no to dalej gdzieś tam czasami śmignie wam jakieś zwierzę spłoszone, które gdzieś tam przebiega z jednej uliczki na drugą, żeby się schować jak najbardziej może. Widać też kilka budynków, które delikatnie się palą i one są bliżej murów trochę, ale są takie, że się palą. A tak to poza tym dalej reszta wygląda tak, jak wyglądała, jak przechodziliście wcześniej przez miasto. W którą stronę chcielibyście się udać w tym momencie? Gdzie idziemy z tym paskustwem? I tak ciągnę go po tym piachu z Mordegardem. I gdzie idziemy z tym ciałem? Z ciałem to może do świątyni albo na cmentarz od razu? No, myślę, że tak by było najlepiej. Nie wiem, czy w świątyni jeszcze coś chcą... No w sumie to była kapłanka, może chcą się z nią jakoś pożegnać. No ale to w sumie mogą też zrobić na cmentarzu. No ale
tego paskudnika, to nie wiem, do celi, do gdzieś? Ale nie, bo to w głowach może znowu, wiecie, grzebać. Pogrzebać. A tym strażnikom znowu pogrzebie i co, ja, i co zrobimy? Jakieś ciche, odludne miejsce. I łopatą. Ale może po prostu odłóżmy gdzieś w bezpieczne miejsce to ciało i pochówkiem się zajmą później. No tak, ja... nie. Myślę, że trzeba odłożyć ciało kapłanki do świątyni. Niech się tym zajmą. Jakby nie musimy wszystkiego robić. Już, kurwa, zrobiliśmy, mam wrażenie, wystarczająco dużo. A ja mam wrażenie, że to miasto oczekuje, żebyśmy robili wszystko. Dlaczego? Bo oni są tacy jacyś nierozgarnięci w tym mieście, wsi. Ja nawet nie wiem, co to jest. No... Nieważne, czego oczekują. Przepraszam, ważne... uważasz, że jesteśmy bardziej rozgarnięci? Nie, ale no... Bo przykładów jest sporo na to. No nie, no. To, że chodzimy i walczymy z jakimiś wiedźmami, ogrami i tak dalej, jakby tak, stajemy się silniejsi, ale to nie wina strażników, że zostali pod wpływem czegoś, z czym my nie mieliśmy wręcz inaczej. Mieliśmy z tym styczność już wcześniej, z tym jebanym Ravenem i też go nie przejrzeliśmy. Oni tu mają może po prostu pecha jakiegoś, wyciągnąć coś na ich palę, podają burmistrza Wilkołaka. Nie ich wina, że akurat raz im się udało z ogrami i nagle ogry sobie znalazły, z nieba im spadł, a wręcz wyłonił się spod mroku jakiś upierzce umysłu i nimi zaczął dowodzić dla swoich własnych celów. Ej, ale może jednak oni tu coś, wiecie, coś przyciąga te problemy, ja nie wiem. Może w złym miejscu wieś zrobili. Feng Shui, ulice są źle ułożone, tak? Tak, tak, Mordegard, Feng Shui, tak? Tak, nie słyszałaś? Nie. Taka starożytna sztuka prowadzenia ulic. To, no też, w naszych kopalniach to tak trzeba, wiesz, żeby tu przepływ energii był prawidłowy, to ten... Dobra, no. Ty przepłyń tą energię, zanieśmy to ciało w końcu do świątyni, a naszego ziutka, no ja myślę, że albo do strażnicy za kraty i go pilnować tak stanowczo jakoś, albo obudzić go, przesłuchać od razu i go, no, albo do naszej piwnicy. Atro, wydaje mi się, że nie ma co go trzymać dłużej. Naprawdę, bo on jest zbyt niebezpieczny. To trochę tak, jakbyśmy się bawili jakąś fiolką trucizny, zdając sobie sprawę, że ona może w każdym momencie, nie wiem, te opary mogą nas rozwalić, delikatnie mówiąc. Więc jestem za tym, żeby go wyciągnąć, przesłuchać i pożegnać. To może ja pójdę do świątyni Zaniosa i wrócę, ale w tym czasie ogarniecie mackowatego? No, jak tak chcesz. Ale jeszcze Ila, idąc, ściągnąc tego paskudnika, to chcę spróbować tak bardzo, bardzo głośno, wiecie, tak gwizdać, jak to się gwizdało, jak to starzy ludzie potrafią gwizdać. Tak bardzo głośno. I liczę, że może Wafel jest gdzieś w pobliżu. Ja wiem, że my jesteśmy w mieście, ale może, wiecie, on umie już nad murkiem, może by przeleciał. A tak to będę wiedziała, że jest gdzieś dalej, nie? Jak się nic nie zadzieje po tym gwizdnięciu. Zachodnia brama była niezaryglowana, a się otwierała do wewnątrz. To by sobie poradził. I teraz też pewnie bramy od portu nie zamknęliście, więc mógłby też przez port biec, no. Więc tylko tak sobie, że w trakcie, jak sobie gadamy, idziemy, no to idę tam paluchy w gębę i gwizdzę. Chyba, że zamknęliście. Nie. Ewentualnie ci strażnicy się cofnęli i powiedzieli, o kurwa, nie zamknęliśmy bramy. Ktoś mógł wejść do miasta. Ogólnie Ile, jak tak wspominałaś o tych różnych rzeczach, tak Trina na ciebie tak spojrzała, ale już nic nie powiedziała po prostu, bo jakby uratowaliście ją, więc ona się nie będzie z wami kłócić. Ja zapomniałam, że ona za mnie. Tak jest. Więc tylko tak... Wyjątkowo tak się dobrze się czuję, jak na kogoś, kto spędził dużo czasu w kapsule. A jakie mamy w ogóle pewność, że nikt nie został zainfekowany? Ty, Elmenor, właśnie też miałem to wspominać, masz tą rozpiskę, tam wymieniałeś imiona, które były oznaczone jako upieżca, czy coś takiego? No, mam. Będzie trzeba sprawdzić te osoby. Trina nie była podpisana jako... Tak, wiem, ale... A kto był?
ktoś był, więc... Wyciągam tą książkę i zaczynam wertować, tak, i zaczynam czytać ponownie te imiona na głos. To była kartka i nie masz już zaklęcia na sobie, ale... A, no to z pamięci jadę, wiesz. Nauczyłem się, już chyba zapamiętałem. Tak, Elmenor, wyciągasz kartę i tak masz, a, no tak, to nie jest mój język, to jakiś ten, to są dla ciebie takie po prostu jakieś... To działa trochę jak alfabet Braille'a, nie? Bo to jest tak, że one, jakby to jest napisane, że upierzcy umysłu czytają to tymi swoimi mackami, nie? Więc to jest bardziej trochę jak taki alfabet Braille'a, który musisz umieć odczytać, nie? Na tej zasadzie. No to masz. Możesz sobie przeczytać, co? Może Trina umie tym alfabetem. Także myślę, że jak odpoczniemy trochę, można się tym zająć, ale co będzie najcięższe, co zrobić z tymi osobami, będzie trzeba je zebrać. I nie wiem, może ten Orion, jak przybędzie do miasta, ten jakiś znajomek Warisa i Nairy, to może on miał styczność z tym, może wie, czy można to odwrócić, czy trzeba to zabić. Grupowe spalenie brzmi bardziej poetycko. To co robimy, jaki jest plan, gdzie podejmujemy działanie? Zanieś proszę ciało właśnie kapłanki do świątyni. Dobrze. Ja odprowadzę. Gdzie was mam szukać potem, gdzie się spotkamy? Zrobimy to na plaży? No. Dla Szczyny czy nas? Czy ja jeszcze odprowadzę Trinę i... Ja tak patrzę tego mackowego, którego żeby... właśnie przyciągnęliśmy z Mordegardem do miasta i że mamy się z nim wracać na plaż. No jak chcecie to zrobić szybko i od razu się go pozbyć, to myślę, że tam będzie najlepiej. Dobrze, to idę zanieść to ciało i przyjdę na plażę. I Emma odchodzi z ciałem kapłanki. No nie może go wrzucić do jakiejś studni czy coś? I będziesz potem z tej studni wodę pił? Nie. Chcesz go przesłuchać w studni? Ale inni może tak. Dobra. To jest problem innych. Zaopiekujecie się nim? Ja chcę odprowadzić jeszcze Trinę i jej tatę do karczmy, żeby odpoczęli. Żeby się, już ich nie ciągać ze sobą. Chodź, Mordegard, idziemy z powrotem na plaż. Te ćwiczenia fizyczne przydadzą się nam. Taki... Po tych wszystkich walkach i potyczkach to jest ewidentnie to, czego nam trzeba. No, a ten piach to tak na nim, taki pleśny, ślizgły, zobacz, jak panierka się trzyma. Nie mów mi, że będziemy Frutti di Mare robić. Co? To Frutti di Mare? Co będzie? Elfy takie robiły kiedyś, ale to zapomniana już teraz sztuka chyba. Mordegard, dziwną, rozległą wiedzę masz. Czasem z podstawowych rzeczy gówno wiesz, a potem nagle wyjeżdżasz czymś takim. Czegokolwiek by elfy nie robiły, nie wyobrażam sobie chrupania piasku w zębach. No one piasek chyba płukały jednak przed spożyciem, także... No to nie wiem, z czego w takim razie robiły te twoje Frutti di Mare. Z Frutti di Mare. No co to są Frutti di Mare? Takie jakieś coś tam w wodzie pływa. Plankton? Nie, pytałem, ale dobre było. Okej, no to bierzcie ogólnie... tego mackowatego i idziemy. Elmenor, zasada jest taka, jak cię elfy czymś częstują, to mówisz tak i jesz, ale nie pytasz z czego to. Bo się obrażą. Wśród dziwnych elfów obcowałeś, no ale nieważne. To też, ale lepiej nie wiedzieć. Bierzcie panierkę i idziemy. Super wam idzie. Jak zaczynacie tam odchodzić, to jeszcze odzywa się do was kotowaty. Tylko uważajcie tam na siebie, żebyście krzywdy jakieś sobie nie zrobili z nim, albo on wam nie zrobił, bo jeszcze chciałbym wam zrobić kilka razy jakieś dobre jedzenie w karczmie. I ty też uważaj na siebie w drodze do karczmy i w ogóle. Bo my bardzo chętnie to jedzenie zjemy, także wiesz, to działa w obie strony. Plotki jakieś naszykuj. No, mam nadzieję, że karczma jeszcze jakoś się trzyma, zobaczymy. Dziękuję za ratunek. Chodźcie. Ja odprowadzam Trinę i kotowatego, którego imienia nie mam zapisanego. Do serca. On się nazywał po prostu. Tak. Jak? Serce. Po prostu. Serio? To
tak. Tak, bo on ma Hearts in the Darkness się nazywa, tak przynajmniej znalazłem takie jakieś dzikie imię kotowatego gdzieś tam. No. Więc on mówi, że można na niego na serce mówić po prostu. Jak kucyk. Pony jakiś, no, albo kobiet. To mnie też ma na dupce wytatuowane serduszko. Ma po prostu sierści, takie czarne serduszko na tym. Ma rozrzadzonym prętem wypalony na tyłku. Chipa, kurde. W sumie to kot, nie? W sumie zaczipowany pewnie jest. Ciekawe, czy się szczepił. Na toksoplazmozę? Na koci katar. Dobra, to co, idziemy, bo zaczyna chyba tutaj trochę przysychać. No przecież ciągnę! Jak śmierdzi, Boże. Jak ryba wyrzucona na brzeg. Danusia, to ty musisz zmienić scenę, bo kurwa, będziemy w tej kurwa cutscence do końca miasto życia. To się nie kończy. To śmieszne, że tak sobie dobra. Emmo, przejdziemy do Emmy. Odłączyłaś się od reszty drużyny, niesiesz ciało kapłanki w stronę świątyni, tak? Tak. Po drodze widzisz podobne sceny, widzisz ranne osoby, widzisz też kilku gdzieś martwych strażników, którzy gdzieś tam po prostu leżą przy tym budynku i widzisz po drodze też miejsce, w którym coś wybuchło, bo ci wspominali o tym, więc widzisz dom, który po prostu, w sensie dom, resztki domu, resztki fundamentów, resztki wszystkiego, co jest tam rozwalone, po prostu na paręnaście metrów to odleciało, więc część domów dostała skrewkami tego domu w okolicy. I widzisz, że po prostu zostały tylko, no praktycznie został zmieciony do zera ten dom, nie? Zostały tylko trochę fundamentów takich rozwalonych, a no, żeby tam ocenić, co tam się wydarzyło, trzeba było podejść trochę bliżej. Idziesz w stronę tej świątyni. Świątynia nie jest zbyt mocno jakoś uszkodzona. Ma bardzo dobre mury w porównaniu do reszty miasta mimo wszystko, ale gdzieś, gdzieniegdzie widzisz jakieś... że tutaj trochę odpadło murów, troszeczkę gdzieś tam jakaś taka mniejsza dziura jest, jakaś jedna z szyb po prostu została roztrzaskana i jakieś szkło leży tam gdzieś przed wejściem. Drzwi gdzieś tam już tak się chyboczą trochę na zawiasach te główne, ledwo co. I wchodzisz z nią do środka. W środku jest pusto, dosyć ciemno. Nikt się za bardzo nie kręci w tym momencie, wszyscy są w innym miejscu. Co robisz? Krzyczę, hop, hop, jest tu ktoś, 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 ktoś. Dokładnie, odpowiada ci echo, bo to jest dosyć duże miejsce, masz kilka metrów do góry, jest dużo ławek i pusto, nic nie ma, nie słyszysz żadnego odzewu, jest cisza. Nie. Odkładam ciało na ławkę i wychodzę stąd. Nie ma problemu. Chcesz coś zrobić po drodze, czy od razu... Tak, po drodze. Chciałbym, Emma chciałaby, znaleźć jakiś ładny kawałek drzewa. Takiego, nie wiem, 10 na 10. Coś takiego, żeby zrobić z niego szkatułkę. Małą szkatułeczkę. Okej, dobra. To zrobimy to na jakiś rzucik. Czy znajdziesz, czy nie znajdziesz. Już ci mówię... Żeby wydłużyć? Czy co? Żeby wydrążyć takiego kloca 10 na 10? No takiego jakąś klocka, żeby z któregoś można było zrobić szkatułeczkę. To można też zawsze też połączyć kilka tam trwienek. Coś tam można wymyślić, nie? Ale myślę, że na percepcję po prostu zrobimy... No jesteś w mieście, tutaj nie ma stricte tak drzew, ale też nie może być jakoś super trudne na 12 ST. Na percepcję. Jakiś budynek przed chwilą eksplodował, to myślę, że drewna trochę... No w sumie tak, może być dużo belek. Dobra. Nawet myślę, że jakaś szkatułka się znajdzie. Może być. 13. Ale 13 i tak jest spoko. Dobra, więc trochę ci to zajmuje, ale gdzieś wśród jakiegoś rozwalonego jednego domu znajdujesz drewienka jakieś takie, które można potem przerobić. To zgarniam sobie takie coś. I idę na plażę. Jasne. Rozglądając się dookoła, co się dzieje jeszcze, gdzie tam coś biega, jak się ludzie zachowują. Ogólnie nie widzisz w tym momencie nic takiego nadzwyczajnego, poza tym właśnie, że oni sobie tam, wiesz, muszą ogarnąć cały ten burdel, który się tutaj zrobił. Widzisz też na pewno, jak część strażników wbiega gdzieś w stronę strażnicy, gdzieś biegnie, a część z nich po prostu biegnie tam w stronę murów, gdzie jeszcze przed
przed chwilą. No niedawno była walka. No, Gemma sobie pogwizduje i idzie przed siebie na plażę. Jaki chilling, nie? Wszyscy sobie biegają. Ten, ale fajny dzień. Tak. Tak mniej więcej to tak wygląda. Dokładnie. Atro. Wyruszacie w stronę karczmy. I widzisz podobnie też rozwalone domy, widzisz ludzi, którzy gdzieś tam się krzątają, biegają, ratują rannych, gdzieś tam zrzucają ciała martwych gdzieś w jedno miejsce, jak nie ma nikogo rannego w okolicy, albo po prostu biegną w stronę murów, żeby zobaczyć, czy tam się nic nie dzieje. I dochodzicie powoli do tej karczmy. Nikt was po drodze jakoś nie zaczepia za bardzo. Ewentualnie jeden strażnik może w którymś momencie, jak zobaczył, że macie Trinę ze sobą, ona go na chwilę tam z nim porozmawiała na temat tam miasta i w ogóle. To ja dawała mu rozkazy, tylko że po prostu zajął się rannymi i zobaczył, czy nie ma żadnego zagrożenia i po prostu go tam wygoniła, że tak powiem. I poszliście dalej w stronę karczmy. Karczma jest dosyć mimo wszystko zniszczona. Ostatnio przez ten rok była ta nadbudówka, z której karczmarz bardzo się szczycił i był szczęśliwy, ale w tym momencie ta nadbudówka jest praktycznie zniszczona, więc wrócił do pierwotnej karczmy. Widzisz taką jego smutną minę w momencie, jak widzicie, co się tam stało, no. Okej, to ja chcę się przyjrzeć, jakby co to spowodowało, bo to, że był wybuch w mieście, to jedno, ale czemu budynki w mieście są zniszczone, skoro tutaj ogry się nie pamiętają? I co, kamień za murów, kurwa, 500 metrów? Na środek, nie? Jakby właśnie to mnie zastanawia, nie? Więc jakby się, co to mogło spowodować, jakby na tym się skupiam? Karczmasz tam rozpacza, ja się chcę przyjrzeć. Czy tu ktoś, nie wiem, jakiś deszcz głazów nagle wywołał w środku miasta, że tyle budynków jest podniszczone, nie wiem. Trochę się kupy nie klei. Rzuć sobie na percepcję najpierw. 8. 3 na kości. No cóż, podchodzisz, zaczynasz tak oglądać te rozwalone mury. No w sumie poza tym, że coś albo w nie uderzyło, albo że z jakiegoś powodu po prostu że się rozleciały, to nie widzisz jakiegoś powodu. Nie ma czegoś, co nie leży wielki głaz, który mógł spowodować tą wyrwę, nic nie. Jakby takiego po prostu jakby... Nic oczywistego nie widzisz. Okej, okay, dobra. No przykro mi, karczmarzu, ale cóż, będzie trzeba odbudować. Szkoda, że tak krótko było, ale najważniejsze, że żyjemy. W sumie jesteśmy już bezpieczni, może. Zostawię was na chwilę, jakbyście chcieli jeszcze coś porozmawiać, a już wejdę do środka. Może chcecie sobie coś się czegoś napić. Czekaj, wiesz co, bo przez to, że środek miasta jest rozwalony, jakby to mi coś nie gra, że jakby ogry atakowały z zewnątrz, kto wykonał te zniszczenia w środku miasta. Ja bym jednak mimo wszystko sprawdził wnętrze. Czy nikt się nie czai? No dobrze. To wejdę za tobą. Byli bezpieczni. No i chcę wyciągnąć nunchaki, jakby wziąć rękę Triny, gdzie pewnie mi ten szła ze mną pod rękę, to ją na chwilę puścić. I nie wiem, czy nawet są drzwi do uchylenia, ale chcę jakbyś wejść do środka normalnie frontem. Jak wchodzisz frontem, to tam są drzwi normalnie. Jakbyś chciał wejść tam jakby okay. Tą przebudówką, to wtedy po prostu tam jest taka dziura. Otwieram tak, żeby nie wypadły. Okej, okay. Wchodzisz do środka, znaczy najpierw zaglądasz, patrzysz, czy nie ma takiego oczywistego żadnego zagrożenia. I w sumie nie widzisz, żeby ktokolwiek się tam czaił, żeby, nie wiem, jakieś pułapki były, czy cokolwiek. Wchodzisz do środka, zaczynasz przeglądać się tam po stołach, przyglądasz się, czy za barem nikogo nie ma. Później patrzysz gdzieś tam do kuchni, nie? Gdzieś tam na magazyn. No ogólnie na parterze jest spokojnie, nie? Bo tam jeszcze jest piętro tam z pokojami i tak dalej. Ale tutaj jest pusto. Nie widzisz nikogo. Możesz sobie rzucić ewentualnie na śledztwo. Chętnie. 17.
Zauważasz ślady jakiegoś prochu, który gdzieś trochę zostało w miejscu, gdzie jest połączenie tej przybudówki, powiedzmy, z tym starą częścią karczmy. Mhm, osobno. A to w sumie nabieram. Czy to zwykły jakiś czarny proch, jakaś specjalna mieszanka? Nie, to w sumie nawet dosyć podobny proch, jak ten, który gdzieś tam na statku mieliście do tych armat. Mhm. Myślę, że ktoś mnie atakuje, to nie trafia. Nie. Zauważasz po prostu, że Trina gdzieś tam też weszła za tobą, zaczęła się rozglądać, ale no... Okej. Chcę jeszcze szybko sprawdzić piętro, o ile tam są... W sensie, jak tylko ta ściana jest jedna uszkodzona, w sensie przy tej przybudówce, czy budówka jest jakoś tam rozwalona, to patrzę, czy po prostu wnętrze nie ma jakichś dziwnych śladów, że ktoś tu, nie wiem, wszedł i kurwa toporem kurwa schody rozpierdalał, czy coś. Raczej normalnie sobie mogę wejść po schodach na górę, sprawdzić po prostu każdy z pokojów, zajrzeć po prostu na szybko, czy nikt się tam nie kitra i jakby przejrzeć cały budynek. No ogólnie przyglądasz cały budynek i zauważasz, że w jednym z pokojów faktycznie gdzieś tam jest jakaś taka skrzynka i w tej skrzynce był ten proch przechowywany po prostu. Teraz już go tam nie ma, nie? Ale no tam jakieś resztki zostały, bo to jednak ciężko całkowicie gdzieś to posprzątać. Więc ktoś musiał po prostu tutaj nocować w tym momencie. Tak. Więc to jest w sumie jedyne, co znajdujesz. No w tym pokoju więcej nie ma żadnych śladów. Ogólnie jak już schodzisz powoli na dół, to widzisz, że Trina gdzieś z karczmarzem zaczęli po prostu gdzieś stołem po prostu przykryli tą dziurę w murze, nie? Na razie, żeby po prostu to jakoś zabezpieczyć w tym momencie. Dobra. Nikogo tu na razie nie ma. Jak będziesz miał wolną chwilę, karczmarzu, żeby tutaj ogarnąć w miarę, to możesz sprawdzić, kto mieszkał w tamtym pokoju. Trzymał proch w skrzyni, już go nie ma. Prawdopodobnie ten ktoś, jaki zakładam, paru innych kolaboratorów miał. Zrobił po prostu zniszczenia w mieście, żeby zapewne pomóc temu, nie wiem, czy nawet o nim wiecie, ale tak, ich hrabia jeden, czy tam ktoś, zapewne nie miał układu jakiegoś specjalnego z tym łupieżcą umysłu, ale no, to tak, to swoją drogą. I chcę podejść do Triny. Nie, chyba nie słyszeliśmy o tym hrabi, bo wy żeście tam nic mi nie wspominali o tym później, nie? Bo wy żeście od razu od burmistrza gdzieś tam ruszyli dalej wtedy. Tylko burmistrz ewentualnie jego ta Selene kojarzy. O ile tego nie ogłaszał jakoś na placu, nie, raczej nie. Taka sytuacja, no to... Nie, nic o czymś takim nie słyszeliśmy, ale dobrze wiedzieć, to zwrócimy uwagę, jakby trzeba było. Karczmarz na chwilę gdzieś wychodzi na zaplecze i zostajesz sam z Triną chwilowo. No, to jeszcze mam wrażenie, będzie czasu więcej, żeby porozmawiać dłużej i będzie o wiele więcej czasu. Jakby nie mam zamiaru teraz opuszczać miasta przez najbliższy czas i nie chcę cię spuszczać z oka więcej przez najbliższe miesiące. Powiem ci, że to było straszne przeżycie, ale cieszę się, że w sumie połowy z tego nie pamiętam. No. Nawet nie wiem, co ci powiedzieć, słuchaj, no jakby to, co się działo też po drodze, jakby nie... będę ci opowiadał chyba przez parę dobrych tygodni. Żeby to wszystko zebrać do kupy, też ułożyć sobie myśli, ale myślę, że najpierw... No wybacz, muszę dołączyć do reszty, jeszcze zająć się tym łupieżcą, który to wszystko spowodował, a potem postaram się zostać w mieście, tak? Wytłumaczyć to jakoś drużynie, jakby chcieli ruszać dalej. No nie mogę dopuścić, żeby druga taka sytuacja miała miejsce i też mam wrażenie, będzie potrzebna każda parę rąk, żeby odbudować z powrotem mury. I też już myślę, jak zacząć szkolić strażników, żeby ufortyfikowali swoje umysły, żeby nic takiego więcej się nie stało, żeby
nikt nie przejął nad nimi kontroli jakiejś tak masowo. Ona tak łapie cię tak ręką za policzek i tak spokojnie. Zajmiesz się tym za chwilę. Tak, daj sobie trochę odpocząć. Właśnie nie w tym momencie. Teraz na odpoczynek będzie czas. Ale tak, masz rację. Może za szybko wybiegam do przodu. Chcę ją przytulić i trochę pomilczeć. Tak z pół minuty. No, tak trochę, wiesz, jak czasami tak kobiety robią, nie tylko matki, nie, że tak po prostu ci tak przytula tak głową, tak gdzieś prawie, że do swojej klatki piersiowej i tak cię zaczyna głaskać po prostu, żeby cię trochę uspokoić, nie? Myślę, że uspokaja mi to trochę oddech. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i z tobą, jak wrócisz i z naszym dzieckiem, tak się uśmiecha do ciebie. Też mam taką nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Na pewno się wszystko dobrze skończy, jakby. Już całe zagrożenie minęło. To największe. Jest jeszcze jedna sprawa, ale to już mam wrażenie osobista sprawa Emmy bardziej. Musi wziąć się za swoje sprawy konkretnie. To już trochę wybiega poza naszą dwójkę. Ale tak, dołączę do nich z powrotem i wrócę jak najszybciej będę mógł. Chyba, że jeszcze, nie wiem, jak nie wrócę jak najszybciej, to się nie martwcie, bo może coś się wydarzy jeszcze w mieście, że będą, nie wiem, strażnicy potrzebować naszej pomocy, nie wiem, może jeszcze jakieś ogry będą żyły. Ale postaram się wrócić szybko. Jak cokolwiek, będę miała jakiekolwiek podejrzenia, to po prostu zgarnę jak najwięcej strażników po drodze i przyjdziemy do portu. Też się nie przemęczaj. Wiem, ale wydawaj rozkazy i tyle. Jakby mam wrażenie, że to wystarczy. Żebyś mi się tam nie pakowała w niebezpieczne sytuacje, nie? Teraz przynajmniej będą mnie słuchać. No ale nieważne. No. Porozmawiamy najwyżej później. Tak, dobra. Zbieram. Mam nadzieję, że wrócicie jak najszybciej, a szczególnie ty. No, też wrócisz tak, jak najszybciej. Też nie chcecie zostawiać nas zbyt długo, ale no, trzeba dokończyć sprawę. Idę. No, w tym momencie wychodzi gdzieś tam karczmarz za po prostu tam drzwi i niesie dla ciebie po prostu jakieś tam kilka takich suszonych jakichś kawałków mięsa, coś tam, i po prostu daje ci taką tacę i tak ci ten przekazuje do rąk. Na pewno trochę zgłodniliście, to coś tam sobie zjedzcie, żebyście nabrali więcej energii na dalszy dzień. Nie wiem, za ile wrócicie, to tam takie przekąski po prostu dostaliście, jakiś chleb, coś tam. Ja się kłaniam mu tak, może nie do pasa, ale ukłon i dziękuję bardzo. No, to pora na mnie. No, powinniśmy wrócić za niedługo. On cię jeszcze też tak przytula, nie? Tak, i tak cię klepie po ramieniu. Widzenia. Już bez słowa wychodzę. Dobrze, reszta. Idziecie do portu z powrotem przez południową bramę. Wchodzicie na piaszczysty już teren. Jest spokojnie, może trochę szumi, statek dalej tam stoi, nie odleciał, jeszcze wygląda strasznie dalej, tak samo jak wyglądał. Dobra, to co robimy z tą krewetą? Przepraszam, kalmarem, z całym szacunkiem do krewetek. Ja się w przesłuchiwania widzicie będę, to trzeba bić ludzi i w ogóle, a ja to tak wolę czysto, z daleka. Nie, no tutaj, to tego to mamy atro i jemy. No, tak mi się też wydaje. No, a póki ich nie ma, no to wiesz. Mm-hmm. Ja sobie przysiądę w takim razie obok tego, wiesz, bo on leży spętany, tak ja sobie obok niego usiądę po prostu. O, masz właśnie okazję element obejrzeć go dokładnie, nie wiem, może sobie wiersze kolejne. Ale go oglądam i sobie nawet sobie nim coś tam zaczynam skrobać w swoim zeszyciku. Szybko poszło, no. A ja chodzę po plaży i będę gwizdać, licząc, że może mnie mój półgłuchy sowodźwiedź usłyszy. Ja będę stał
nie to, że z wycelowaną kuszą, ale tak trzymając rękę na wszelki wypadek. Jakby się coś tam poruszyło, tam macka tak drgnęła. Tylko nie strzelaj ten, bo ja w tym momencie biorę ten ołówek, czy tam coś, czym piszę i tak majtam mu tą macką przy tej twarzy. Sprawdzam, jak to działa. Nie no, widzę, że którą ty podnosisz, a którą on by ewentualnie sam podniósł. W którymś momencie może być tak faktycznie, że on, no wiecie, on jest nieprzytomny, ale to nie tak, żeby ci ciało czasami jakieś odruchy, więc jak tak majciasz tymi mackami, to jedna z tych masek tak na chwilę podskoczyła, nie? I macie tak... I Mordegard siup! Strzeli. Mordegard strzela, tak. Trafiłam? Tak, trafiasz swoim bełtem w tą mackę i tak troszeczkę ją tak rozrywasz, nie? Skurczynek. Ale on dalej jest nieprzytomny, nie? Urwał się kawałek macki, czy nie? Ciekawa kurwać. Kurwa moje. Tak smacznego. Ja sobie wyciągnę tam, nie wiem, jakąś kawałek szmatki czy coś, sobie to zawinę po prostu. Ile chodzisz sobie tak, gwiżdżesz i w którymś momencie faktycznie gdzieś tam mniej więcej od strony zachodniej bramy, gdzieś wzdłuż muru widzisz biegnącego sobie niedźwiedzia w twoją stronę. On po prostu jest rozpędzony na maksa, nie? I leci. No to wygląda tak, że jak Ila widzi, że on rozpędzony leci, to ona się zawraca i zaczyna przed nim uciekać. On przyspiesza jeszcze bardziej. On myśli, że się z nim bawisz. To był zły pomysł! Teraz mam tą wizję tego obraz z Madagaskaru z jedynki. Tak. Melman. Alex? Tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, się rozpędza, słyszycie już jego tu pod łap po prostu, jest piasek, ale on jednak leci po prostu pełną parą, jest tylko takie pum, 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 pum. I w którymś momencie dogania cię Ila, tak skacze ci na te plecy, przywala cię na ten piasek i tak jak Mordegard mówił, zaczynasz jeść po prostu ten piach i upada na ciebie i po prostu zaczyna cię lizać i tak się w tobie trochę tarzać i w ogóle tak ze szczęścia się po prostu nie może się opanować. No ja myślę, że jeszcze przez kawałek po tym piasku to jeszcze pojechał na mnie jak na desce surfingowej, więc... Mogę tak powiedzieć. Pogubił parę piór po drodze. No. Więc no Ila na razie nie wydaje dźwięków, bo no w sumie nie potrzebuje powietrza, więc chuj nie udusi mnie. Ja jak ten, daję mu tam trochę czasu na wyrażenie tej radości, potem podchodzę do ciebie, tak wiesz, wyciągam łapę, żebyś wstała. Ja nie widzę twojej ręki, bo ja twarzą w piasku leżę tak. Dobra, to klepię tego twojego w zadek i mówię: przesuń się! Po śląsku. Teraz moja kolej, wyłaź. Rzuć sobie na opiekę nad zwierzętami w Mordegardzie. Mam jakieś ujemne poziomy? No nie, wszystkie. To sobie rzuć. 15? Masz szczęście, że sobodźwiedź cię nie dziobnął i nie skubnął, tylko popatrzył się na ciebie tak spod łba. Po chwili popatrzył na Ile, popatrzył na ciebie. W końcu końca zszedł. Ale tak miał taką minę, jakby chciał po prostu zrobić ci krzywdę. Ona piaskiem nie oddycha, także wiesz. Mówię i ty wiesz, nie wiem, biorę cię za kołnierz i usiłuję tak do pionu. No tak mnie postawiasz, to sobie takie... Wypluwam piasek i... Ale nie mam siły stać, więc jak mnie podniesiesz, tak się przewrócę na drugi bok, ale tym razem już twarzą nie do piachu. Myślicie, że to musi jeść cokolwiek innego poza mózgami? Ja tak zadaję po prostu pytanie w eter, nawet nie patrząc w waszą stronę. A co, chcesz go wątrobą poczęstować? Nereczki jakieś? Nie, no to się zastanawiam po prostu, czy to je jeszcze coś innego. Taka czysta ciekawość. Albo czy na przykład, nie wiem, pije wodę. Miało prysznic na statku. Nie, wannę. Ale to była wanna, która została chyba z... Tego nie wiemy. Tamto to było do oczyszczenia. A, prysznic był do oczyszczenia. Czy ja teraz w tym piasku też jestem Frutti di Mare? Musiałabyś mieć więcej macek, ewentualnie płetwy. A, bo to tylko do tych stworzeń wodnych. No dobra. No Wufelek, kochany, już teraz mogę cię przytulać. Jak mnie... Żebra mi chyba połamałeś, ale nie jestem pewna. Trochę mnie bolą.
Mogło tak być. On tak skacze po prostu na tych czterech łapach, tak na trampolinie po prostu naokoło ciebie i się cieszy. No i ja zacznę skakać razem z nim, będziemy się cieszyć razem, bo ja próbuję sobie plecy na miejsce wstawić. Jakbyście długo im zejdzie? No, a to się będzie z Triną witał i potem żegnał, to wiesz, to trochę czasu może dajmy im chwilę. Ognisko zróbcie zrobić, nocek sobie zróbcie. 8 godzin. Logresta, no dobrze, przynajmniej level wbijemy. A on nie będzie miał długiego odpoczynku. No ten, nie można po godzinie długiego, ciężkiej pracy czy coś takiego, nie? Ciężkiego wysiłku. Co najwyżej będzie mieć krótki. Chociaż w sumie nie wiadomo, jak tam u niej wygląda, a to może będzie miał jednak długi odpoczynek. No chyba, bo dawno by byli... się nie widzieli. Bo chyba by byli zbyt zmęczeni na takie momencie. Właśnie mówię, że nie, bo jak długi odpoczynek robisz, ale masz godzinę no tak. Ciężkiego wysiłku, to nie masz długiego odpoczynku. To jaką godzinę? Tam dwa ruchy, kij suchy. Dobra, kiedy oni będą, bo... To jest kraina fantazy, tam te rzeczy działają inaczej. No tak, tu można fantazjować, no. Bo to zaczyna śmierdzieć. To zaczyna śmierdzieć już. Już mogą przyjść. Spoko. Zastanawiam się też nad tym, bo Elmenor sobie oglądał jakby ciało łupieżcy, więc możesz... jakby ogólnie jako postaciowo, nie? Wiedzieć jakby więcej o jakby... jakbyś sobie rzucił na przykład na co mógłbyś sobie rzucić? Chyba bardziej na... Na przyrodę. No, chyba na przyrodę. Na przyrodę sobie rzuć. Cztery. Mocne cztery. To jednak no, nie udało ci się dowiedzieć więcej poza tym, jakiej długości matematyki czy coś i tyle. I ja że fakt... No, i że faktycznie ma jakiś otwór gębowy tutaj, nie? I... Mhm. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić, czy on jest tak samo wygodny jak te pufy, te takie żelki, na których skakałem u nich na statku. Chcę sprawdzić, czy jego układ kostny jest tak samo wytrzymały jak u ssaków. Skaczesz po nim po prostu, czy co? Nie, tak na nim przysiadam po prostu i robię takie... Elmenor, jak cię zeżre, to ci nie będę ratować. To mnie ma zeżreć. Widziałeś, jakie to ma mały otwór gębowy? Ale mózg może se słomkę załatwić i ci powysysa. Co to jest słomka? Ty słomki nie widziałeś? Nie. Element zboża? Co? Zboże, tak, zboże jest. Zboże wiem, tak, no ale w zbożu masz, co masz? Masz łodygę i kwiatek na końcu, nie? Tak, jak urwiesz ten kwiatek i zostanie ci łodyga, to ona jest pusta w środku i wtedy to jest słomka i możesz jej pić. Emo, w tym momencie idziesz przez tą bramę i widzisz swoich towarzyszy, jak gadają o zbożu i słomce, a Elmenor skacze na tym łupieżcy. Przepraszam, co tu się dzieje? Nie wiem. Ja już przestałem ogarniać parę godzin temu. Ordegard próbuje mi sprzedać jakąś słomkę. Dobrze. To mnie nie dziwi. Dlaczego ty robisz to? Co ty robisz? Nic. Siedzę na łupieżcy umysłu. Sprawdzam jego wytrwałość, jego układu kostnego. Ale po co? Dla celów medycznych oczywiście. Dla zapisania i dla przyszłych pokoleń. Ponieważ mogę być pierwszą osobą, która dokonała tego. Okej. Okay. Teraz nie ma? Nie. A teraz zniknął i go nie ma. A ty doniosłeś kapłankę? Tak. Nikogo tam nie było, więc zostawiłem ciało tam. No to na ławie i tak. No, życie jest pełne niespodzianek, więc. No tak, no. W razie zawsze można powiedzieć, ja ją tylko tam tak znalazłem. No nie będę teraz tam łazić, szukać kogokolwiek, żeby powiedzieć, że o, macie ciało. No liścik no trzeba zostawić. Tak. No ale nie, to wiesz. Nie jestem Elmenorem. Ja tam zostawił poemat, nie liścik. To może lepiej, że ty poszłaś jednak, a nie on. Ale ja to jak mi ją zanosił, to pewnie ją gdzieś zostawił, pewnie przed kaplicą. Dlatego ja poszłam. No, także. Siedzicie a sobie. Dalej się nie obudził? No jak widać. Ja nie wiem, może on już nie żyje, bo śmierdzi zaczął strasznie. Chcę sprawdzić, czy on wydaje jakieś oznaki życia. Medycyna? Poza tym, że robił przy każdym moim skoku takie...
Nie wiem, czy robił. 11. Ciężko ci to tak całkowicie ocenić, ale masz wrażenie, że chyba oddycha. To mi starczy. Siedzicie jeszcze tak paręnaście minut może i widzicie, że zza murów wychodzi Atro. Sam, tak? Czy ja w tym czasie mogę zacząć strugać moją jedną kostkę tego drewna? Możesz, tak. To zacznę. Super. Też siadasz sobie na łupieżce i strugasz? Nie, siadam w pewnej odległości, powiedzmy, kilku metrów od niego, wyciągam swoją tam dudkę i zaczynam strugać. Jesteście w komplecie. Długo się zeszło. Tam chciałem jeszcze przeszukać karczmę, bo ktoś wysadził ścianę jedną. Więc... Co? No bo jak szłam do tej świątyni, to tam jeden budynek był całkowicie wyeksplodowany. Który? Jakiś mieszkalny, zwykły budynek. No ten, co koło tej tam mieszkał. Okej, nie kojarzę, ale okej. Okay. Ja też, że. No, ktoś w karczmie przechowywał proch, zakładam bomby, patrzę na Mordegarda. To nie byłem ja. Nie w karczmie. U nie nas mamy. Powiedziałem, że to ty. Ale twój wzrok mi wystarczył. Mamy bomby w mieszkaniu? Kurwa! Nie, kiedy nam bomby. Zaczynałeś? Kiedy nam chciałeś o tym powiedzieć? Nie gotowe, nie zmontowane w częściach. A świetnie, w częściach. Tu leży proch, a tam ten. Odłamkowy. Tak? Wystarczy podpalić proch i nam całe mieszkanie. Dobra, Atro, wiedziałeś... Ale bezpiecznie. Wiedziałeś, że Mordegard jest z nami, liczyłeś się z tym. Tak, dlatego mu mówiłem, żeby nie stawiał kurwa swojego laboratorium w piwnicy, bo jak to pierdolnie coś, to całe kurwa, cały dom pójdzie w pizdu. Jakby na strychu miał, jak mu proponowałem, to by tylko... Ostatnie pięterko jebło. No i ten, kto pod nim? Ale ale piwnica ma te kamienne, grube ściany, tak? Tak, to też jesteś, kurwa, kamienny. Jestem z pochodzenia, fakt. No, świetnie. W każdym razie, ktoś, kto mieszkał w karczmie, przechowywał proch. Zakładam, że ktoś z gildii bez twarzy. A czasem ten... Cap nie mieszkał w karczmie? Też, ale... nie pamiętam, czy to był jego pokój. No. Sporo rannych, sporo martwych strażników widziałem, ale tak poza tym to... Zagrożenia żadnego, tak na już. Ale ciągle się gdzieś pewnie kręcą ci tatuś, Ema, tak? No, ja myślę, że gildia... Ktokolwiek tak naprawdę wysadził w mieście, to zrobił to na polecenie właśnie tego hrabiego, czy kim on tam był, żeby po prostu zrobić popłoch w mieście, żeby się miasto szybciej poddało i wydało MMA po prostu. Nie wiem, nie rzuciło mi się teraz nic w oczy takiego, jak szłam. No, w każdym razie myślę, że jak załatwimy tą sprawę z nim, to... Będzie można zrobić jeszcze jakiś krótki obchód po mieście, sprawdzić, jak się sprawy mają, żeby tam, jak pójdziemy spać, w końcu się wyspać na jakichś porządnych łóżkach, a nie kurwa w jaskini, to że nic nam nie poderźnie gardła, albo nie utnie łba. Jakiś zajebiście skradający się ogr. Kolejny. Czy Ettin. Myślisz, że są tacy, co się specjalizują w podchodach? Już to przerabialiśmy, Mordegard. Mam jeszcze raz tłumaczyć? Nie, no ale może to był wyjątkowa sytuacja. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Dobra. Jestem optymistą. Pozwij mnie. Może ktoś obudzi tego mackowatego, wypytamy go, co chcemy i pochowamy go gdzieś, nie wiem, załatwimy go. Zróbmy to tak. Jeść i spać, o! Żebyśmy otoczmy go, powiedzmy. Tak, każdy sobie stanie tak na pięciokącie, powiedzmy, że
jak będzie widział jednego, to może maksymalnie drugiego, trzeciego, ale żeby każdy był w jakiejś odległości od siebie, że jak nagle przyjdzie mu do głowy czarowanie, to żeby nas wszystkich nie zgarnął jedną kulą ognia. Tak jakby chciał nas wszystkich zgarnąć, to zgarnie też siebie przynajmniej. I żeby mu nie oczarował każdego naraz, nie? Chyba, że ma jakieś teleporty czy coś, ale no, jest związany, nie wiem. I tak pewnie będzie się komunikował do umysłu czyjegoś, więc stanę po prostu ja przed nim. Może ja będę mu zadawał te pytania. Chyba, że ktoś się inny czuje na siłach to robić. Mało jesteśmy kompetentni. Dlatego nie zwalamy wszystko na ciebie. Nie powiedziałbym. Jakby w tej walce sobie świetnie każdy poradził. Niech tak zostanie, więc możesz... Ty ma też wyciągałaś dość przydatne informacje, pamiętam, z tego herszta. Możesz. No dobra. No to rozstawiam każdego po kątach tego pentagramu, czy tam tego pięciokąta, nie? Sadzam go. I ja stoję przed nim. Chcę mu tomacki. Chcę stać za nim i wyciągam miecz i kurz. A to ja też gdzieś z tyłu, bo ja mam słowo dźwiedzia przy sobie. No i myślę, że trącam go nunczakiem, przygotowując się na atak mentalny w swoją stronę. Musisz zrobić coś więcej niż trącić go, Atro, bo Elmenor po nim skakał i nic nie wyszło. No dobra, no jak potrącenie nie zadziała, to spróbuję innych rzeczy. No i patrzę, co działa, tak? Najpierw go trącam, gdzieś tam w żebra mu wsadzam nunczaka, jak po nim skakuje. Ale z ucho zawsze działa. Nie ma uszu, z tego co widzę. Więc no. A. No i nie to wiem, lipa. Tam... Ciągnę go za mackę. Ciągnę go za dwie macki, tak w dwie strony, nie wiem. Trochę mu ten łbem szarpie. Coś, żeby go ocucić. Ogólnie na pewno też Sowoźwiedź się bardzo zainteresował tymi mackami, więc zaczął je tak delikatnie podgryzać w którymś momencie. I patrzeć, tak zaczął je dziobać. Możesz go stąd zabrać? Ile? Papel, zostaw! No. Stajmy tak. To ja muszę po prostu stanę z nim dalej, bo inaczej będzie tu dziubał. No, też każdy z was niech stanie tak 5 metrów od niego. No ja próbuję zesz... No już. Pociągnąć dziadka ze sobą. Wafel, chodź. Chodź, mam jeszcze kawałek suchego mięcha, chodź. Jak pokazujesz mu mięso, to się... Jak pokazujesz mu mięso, to faktycznie się odsuwa od tego upieżcy i idzie z tobą. A jakbyś nie pokazała, to by było ciężko. Atro, moje. Tak. Zaczynasz tam gdzieś go podkopywać, ten mączak mu wsadzać, tam pod żebra i w ogóle, i nie wiem, tak zaczynasz kszturchać i troszeczkę to trwa, zanim dojdziesz do tego, że po prostu musisz bardzo mocno nim wstrząsnąć, żeby się obudził w ogóle, albo, nie wiem, uderzyć go, jak powiedzmy, gdzieś w twarz, o ile można to nazwać twarzą. I w którymś momencie on się faktycznie budzi, otwiera oczy, patrzy się na ciebie, ale nie słyszysz nic. Nie czujesz nic, po prostu się na ciebie patrzy. Jesteś na wprost niego, on się na ciebie patrzy. Ktoś się rozgląda gdzieś tam na tyle, na ile może, prawo, lewo, dookoła. Nie rozglądaj się, nie masz po co. Długo to nie pobędziesz. Na mnie się patrz. Chyba słyszysz, co do ciebie mówię. Ja nie mam umiejętności gadania ci w rozumie. Jakoś się porozumiewasz z ludźmi. Jakoś to robiłeś, kiedy udawałeś tego Ravena. Więc skup się i odpowiadaj na pytania, jak cię proszę ładnie, jeszcze w tym momencie. Czemu miałbym ci odpowiadać na twoje pytania? Słyszysz w głowie oczywiście, nikt tego poza Atron nie słyszy. Nie wiem, masz jakieś zamiary? Chyba się wyrwałeś jakoś z tego zbiorowego umysłu, który podobno dzielicie. Jako łupieżcy. Być może. Co ci mówi? Na razie to tak odpowiada półsłówkami. Być może. Po co miałby odpowiadać? A.
Słuchaj, działaj sam. W tym momencie czujesz ogólnie jak jakąś obecność w swojej głowie dodatkowo, nie tylko to, co mówi, ale czujesz po prostu jakby ktoś tam, jak twoje myśli gdzieś wychodzą naprzód i na początek są to takie aktualne myśli, że na przykład, nie wiem, myślisz sobie, że kurde, jak go zagadać, żeby coś tam się od niego dowiedzieć, jak sobie z nim poradzić, jak przeprowadzić tą rozmowę, bo nie rozmawiałeś nigdy z łupieżcem i tak dalej. I potem czujesz, jakby coś tak głębiej wchodziło ci w te myśli. I rzuć sobie rzut obronny na mądrość. 16. Okej, czyli ci wchodzi. Więc ogólnie czujesz, że taką blokadę po prostu sobie wytworzyłeś w głowie, żeby ta obecność w twojej głowie nie przeszła dalej. Żeby nie zapuszczał tak. Macek do moich. Tak, dokładnie. Uważnych wspomnień. Więc widzisz tak... Złość w jego oczach. Nie, patrzy dalej na ciebie bezpośrednio. Myślisz, że na mnie to zadziała? Nie, już nam wszedłeś raz, przynajmniej gadałeś w naszych umysłach, więc nie zapuszczaj swoich macek do moich, kurwa, myśli. Będziesz słyszał to, co chcesz. To, co chcę, żebyś usłyszał. Ty chcesz informacji? Ja też chciałam informacji. Jakie informacje cię w ogóle interesują? Po co ty tu w ogóle, kurwa, przyszedłeś? Żeby sobie pobratymców porobić i co? Wrócić sobie do podmroku z podkulonym ogonem, tak? Do swojego zbiorowego umysłu, czy tam chuj wie, gdzie wy siedzicie? Całkiem dużo już wiesz. Ale nie. Potrzebowałem po prostu pewnej rzeczy, którą mieliście mi dać. Nie do końca. Tak, a twój kolega Samur też nam nawet przekazał, że jednak podobno potrzebujesz tej całej jakiejś księgi, jakiejś biblioteki. Nie wpuszczono by mnie tam. Ale wy mogliście wejść. Tak, to było bardzo ciekawe, że ciekawą historię sobie opowiedziałeś, próbując nas przekonać, żebyśmy się tam dostali. No, twój kolega zaginął i w ogóle. Daliście się nabrać. No, dopóki nie poszliśmy w inną stronę, nie znaleźliśmy Samura, który przeżył. I tylko się zastanawiam, czy on też jest łupieżcą, czy raczej byś go nie jarał. Raczej jakby był jarany w żelaznej trumnie nad wielkim ogniem, to nie podtrzymywałby koncentracji, żeby mieć jakieś przebranie na sobie. Nie był, ale był potrzebny mi. Do pewnego momentu. I większość ludzi tutaj widzę. Tylko po cholerę ci ta biblioteka. Co tam się takiego, kurwa, znajduje, że... Dużo ciekawych rzeczy. Jakbyście tam weszli, to byście wiedzieli. I on otwiera swój umysł w tym momencie też na pozostałe osoby tutaj, wyczuwając ich obecność. Więc wszyscy, w którymś momencie słyszycie... Macie rozrywkę, widzę. Na pewno lepszą od ciebie. Przekonamy się niedługo. To koledzy przyjdą? Masz ty jakichś kolegów w ogóle? Nie potrzebuję kogoś takiego. Czyli co, jednak należysz do tego zbiorowego umysłu nadal, tak? I wszyscy łupieżcy umysłu w jakimś, kurwa, zasięgu widzą tą naszą rozmowę? Jak to działa? Mogę, że tak powiem, włączyć. W dogodnym momencie. Włączyć. No dobrze. Aktywować? Powiedzmy. Ktoś ma do niego jakieś pytania? Poza tym, że... A powiedział, po co w ogóle napadło to miasto? Nie wiem, urywał ludzi na tym... Co to ma wspólnego z tą biblioteką? Można było przyjść i powiedzieć o tej bibliotece i zachowywać się... No nie wiem. No, grzecznie? Czy jest chłopcem, czy dziewczynką? A on wie, myślisz? Znaczy, to jest wiesz, ważne pytanie. Przestańcie, kurwa, nawet nie zaczynajcie tego kontynuować. Nie? Jakby, no, ale... Po chuj on napadał to miasto? Zaczął kontrolować ludzi? Napadał, żeby ich porwać, żeby mieć kartę przetargową, żebyśmy my poszli do biblioteki i wtedy by ich oddał w zamian za tą księgę. No kapłanki nam nie odda. No, smaczna była.
Mogę strzelić do niego? Możesz? Mogę go strzelić w nogę. No nie są nieruchomieni, więc go trafia, więc słyszycie tylko w swojej głowie. Pomyślał sobie. No nie wiem, czy ono w ogóle się orientuje, w jakiej jest sytuacji. Nie wiem. Czy masz coś nam do przekazania, co, nie wiem, czy warto cię zachowywać przy życiu? No, czy ty w ogóle żyjesz? Chcę tylko wam życzyć powodzenia. I w tym momencie widzicie, jak nad waszymi głowami pojawia się taka okrągła, czarna przestrzeń, dosyć duża, wielkości tak powiedzmy z 3 na 3 metry co najmniej. I widzicie, jak ona się tak zaczyna powoli poszerzać. I widzicie też, jak zaczynają z niej wychodzić długie macki, które wyglądają podobnie jak te, które są aktualnie wrzucone w piach od tamtego statku. I zaczyna się wysuwać stamtąd statek. Praktycznie jeden do jednego, jak ten, który stoi już w porcie. I wylatuje stamtąd, nad waszymi głowami. Bo jak zaczyna powoli, to chyba... No. Możemy coś sobie zrobić. Chcecie zareagować, dobrze. No. Tylko patrzę się na Mordegarda. Ja chciałabym, Emma chciała podbiec do tego maskowatego i strzelić mu głowę. No to w tym samym czasie bełt sunie w jego kierunku. Bez problemu jesteście w stanie go w tym momencie po prostu zdekapitować. Elmenor, masz jeszcze pole antymagiczne czy coś takiego? Ja się patrzę na tą wielką czarną dziurę. Mam. Rzucaj. Mam Dispel Magic. Po prostu. Cokolwiek. Mam. Nawet 3. Jeden starczy. No to rzucę w takim razie rozproszenie magii. Magiczny efekt w zasięgu. 120 fitów. Ale musi być trzeciego poziomu albo mniejszy. A powyżej czwartego... Tak, powyżej czwartego zrobić. Musisz rzucić, no. Tak. Jaki statek masz mieć? Dodatek. Nie statek, bardziej teleport. Nie, ten umysł zbiorowy pewnie albo coś. Nie, bo to nie level tego, tylko level czaru. Czyli 10 plus level czaru. No z jakiego okręgu jest rzucany, z jakiej komórki, nie? No, zakładam... No, nie wiem w sumie. To nie jest coś, na co byłam gotowa. Nie no, bo Aga chciała kończyć wcześniej. No to... Tak, wiem, tylko w sensie... Ja mówię, nie byłam na to gotowa, więc ogólnie nie wiem, w jaki sposób one w ogóle przechodzą. To jest ten problem. Ale ogólnie sam stricte jako teleport jest 7 poziomu czarów. Więc możemy użyć to po prostu. A ona to nie jest skok sferyczny czy coś takiego? Możliwe. Tylko teleport to siebie. A to są bardziej, nie wiem, drzwi przez wymiary są z 4, tylko to działa na 500 stóp, to jest tylko tak na ten, ale skok sferyczny bardziej, no. To jest plane shift. Sferalny przeskok, 7 krąg. No to musisz przebić 13 w takim razie, no bo tu jest, bo tu nie, to jest spells level nie, to ty z mojego rzucasz. Poziomu. To ty rzucasz, masz IDC 17 musisz przebić, żeby twój czar się udał. Okay, tak, ale 10 plus spells level. Na co mam rzucić w takim razie, po prostu na... to, na to, na co rzucasz ten, chyba czary. Make an ability check using spellcasting ability, tu u mnie jest charyzma. Czyli na charyzmę po prostu, no dobrze. A nie plus... Biegłeś? 18. Plus biegłość chyba, ale dobra, i tak znałeś. Weszło. Tak. No tak. Nie wiem, ale... Powiedz, ile tego statku zdążyło wyjść przez to. No! W sumie praktycznie tylko czubek, tak. Nie? Na razie, więc... widzisz, jak po prostu po użyciu twojego czaru, po użyciu Dispel Magic, widzisz, jak po prostu ten okrąg zaczyna się zmniejszać i jakby pochłania z powrotem po prostu cały ten statek i po prostu znika to nad was. O, a może przecież taki efekt, że nie wiem, Atrom mówi zrób to rozproszenie magii, czy Elmenor masz coś, a ja robię i to się zamyka. Mogło tak być. To... Dobra robota! No! Okej, dobra. Kurwa mać. Co to było? W sensie wiem, co to było, ale co to miało być, kurwa mać. I skąd to się wzięło i co tu się dzieje, o co tu chodzi? Ja mam nadzieję, że więcej ich nie ma, tych mackowatych, i że one tak po prostu hop i potrafią sobie teleporty robić. Dobrze, że Elmenor robi hop i potrafi je zamykać, ale
może się włączył z powrotem w tą sieć teraz, bo wiedział, że mu coś grozi? No już się nie włączy. To było głupie. To przesłuchanie. Nigdy więcej nie przesłuchujemy mackowatych. Łopatą i do piachu. Dobra, grunt, że się udało za pierwszym razem, bo ile się nie pojawią kolejni. No ja nie wiem w sumie, jak te skoki sferalne u niej działają. U nas to jest prosto. Mamy portale po prostu, sieć. A. Magia. Ale tak zerkacie wokół siebie, zauważacie, że tam w porcie, jak stał ten statek tego łupieżcy, to w tym momencie on po prostu zaczyna jakby to, co na nim było, powoli jakby z niego schodzi. Ta jakby warstwa, którą miał na sobie, i faktycznie zaczyna się pojawiać sam taki normalny statek pod spodem, nie? I to tak powoli gdzieś tam się zsuwa z tego. Mackie odpadają, tak? Tak, dokładnie. No jakby zaczyna obumierać powoli, nie? Tak jak żywy organizm, zaczyna po prostu robić taki suchy i tak zaczyna opadać po prostu z tego statku i wszystko tak. I bardzo dobrze. Fuja, teraz lepiej, żeby też... Z tym pewnie by się zdało to samo, jakby dłużej na słońcu poleżał. Lepiej, żeby też jaka nurty dobry miała, żeby tutaj nie gniło. Nie będzie trzeba ćwiartować i tego palić. I wysadzać, tak. Dobra. Rozmowa nam nie wyszła, nie wiemy w sumie czego szukał, oprócz tego, że biblioteki, ale po co zrobił całą rozpierdziuchę. Nie ma sensu z nimi rozmawiać. To co, idziemy coś zjeść i spać. Jedzenie i spanie brzmi dobrze. O ile jest coś do jedzenia, nie wiem. Tylko... Wkurwia mnie, że... Jezu, nie wiem, ja wiem, że to jest obcy umysł, ale... Jak mówisz, Ilaj, nic nie wiemy. No, w takim razie trzeba będzie się kiedy przejść do tej biblioteki i zobaczyć, to nie jest takiego wspaniałego, że im tak zależało. Znaczy ja się tak zastanawiam, może ponieważ te macki odpadły, tak? Pytanie, czy na przykład jeszcze jakieś tam jeszcze przedmioty związane z tymi łupieżcami na tym statku nie zostały faktycznie gdzieś tam. Może warto było wejść i sprawdzić, czy coś nie zostało, no bo jedną książkę mam w dalszym ciągu, chyba że ona też się zaczęła teraz rozpadać w moich rękach. Nie, jedną nie, książkę mam. Jej zdążyłem tyle rozszyfrować, ile zdążyłem, tak? Wtedy na statku, ale może tam coś jeszcze jest, czego nie zauważyłem. Ale statek chyba nam nie ucieknie, możemy później to zrobić. No, książka się nie rozpadła, więc... Ja nie wiem. Pytanie, gdzie wy chcecie odpoczywać? Ja bym jeszcze zrobił obchód po mieście i... Obchód ewentualnie... i do domu? Tak, tylko że nasz dom to może być... Aktualnie no to przy obchodzie jeszcze... wiemy, czy jest cały. Tak. Nawet nie czy cały. Boję się gości nieproszonych i ewentualnie nieproszonych min, bomb, pułapek. To nie moje. Nie, nie chodzi mi o ciebie. Chodzi mi o gildię. Tak, ale wolę to powiedzieć, że jeśli jest tam coś, co jest gotowe do wybuchnięcia, to nie moje. Dobrze. Żeby potem nie było, o, na pewno Mordegard zostawił na środku pokoju bombę i wszystko wybuchło i to przez niego. Mnie boli generalnie ciało, bo jestem dosyć mocno bity, ale obejść po mieście przejść mogę. Nie ma problemu. Mam wrażenie, że trzeba to zrobić i szczególnie naszą chatę dobrze sprawdzić, żebyśmy się dobrze wyspali wszyscy. No, bo dobra. Jak sobie pójdziemy spać i nagle nam na łeb spadnie jakiś idealnie zamontowany, ukryty sztylet, który ma się nam wbić idealnie w środek czaszki, to będzie niemiła niespodzianka. Azalisz, prawdę mówisz, tak. Sztylet w czaszce to tak nie jest miły. Ja jeszcze chcę... Emma, ty mu odcięłaś tą głowę tak całkowicie, czy tylko tak. Gardło? Taki był zamysł, żeby odciąć mu głowę, odczepić głowę od reszty tułowia. Okej, okay. Ja jeszcze kopię. Na środku czoła ma jeszcze taki, wiesz, ślad po moim bełcie. Okej. Okay. Ja kopię ten łeb dalej od ciała i zaczynam iść w stronę miasta. Gdzie dokładnie się udajecie? Obchód robimy. Po prostu, dobra. Obywatelski. Myślę, że jak idę najpierw pierwszy, no to kieruję się bardziej na wschód, tak, do wschodniej bramy, do tej dzielnicy kupieckiej, sprawdzić te mury, przy których walczono od wschodu, nie, gdzie te ogry atakowały, tam to wszystko ogarnąć najpierw, bo tam
ostatnio najbardziej była walka. I potem robić kółko wzdłuż i zahaczyć gdzieś o naszą chatę. Pod koniec. Idziecie więc mniej więcej koło tego budynku, gdzie zbierali się ranni ludzie i okolici biegają i tam ich leczą na tyle, ile mogą, ewentualnie tylko bandażują, tamują krwawienie, w zależności od tego, jak kto tam jest ranny. I teraz już się raczej ci ludzie nie zbierają w środku, już się ci, co mieli, głównie zebrali. Jakieś pojedyncze ewentualnie osoby jeszcze tam gdzieś tam docierają. I idziecie gdzieś dalej. Widzicie, że w tej dzielnicy, gdzie są te wszystkie kramy, sklepy i w ogóle, jest dosyć mocno wszystko porozwalane, ale tutaj jest akurat głównie z tej walki z ogrami, widzicie gdzieś kamienie pod tymi domami, bo to już jest przy samych murach gdzieś, więc to jest takie porozrzucane, porozwalane, ale to przynajmniej wiecie od czego. I idziecie w stronę tych murów i zauważacie, że tą bramą, która tam prowadzi, wjeżdża w tym momencie właśnie jakiś powóz, taki dosyć, nie taki zwykły, nie jest też jakoś super bogaty, ale raczej nie, pod takiej zwykłej osoby nie byłoby na niego stać. Ale nie jest jakoś super taki ozdobiony czy cokolwiek, tylko po prostu jest mocniejszy, nie? I jest jakiś woźnica, nie znacie go, zwykły po prostu facet, człowiek, jakiś trochę starszy, i po prostu wjeżdżają tam. Zaraz za wozem idą strażnicy, ci, których żeście spotkali wcześniej, co ich uratowaliście przed tymi ogrami, jak uciekali. I widzicie też tam parę innych osób, też uzbrojonych. Bardziej wyglądają jak, może nie tyle co najemnicy, ale po prostu jacyś, po prostu osoby, które gdzieś tam helpią się po prostu walką, ale bardziej też trochę na zasadzie strażników, tylko może jakichś drogowych albo drożnych, coś takiego, nie wiem jak to nazwać. I widzicie też kilku jeszcze strażników, którzy są z miasta. Ich też jesteście w stanie mniej więcej rozpoznać. I oni stoją tam przy bramie, witają się z nimi i jak wszyscy już wejdą do środka, zamykają po prostu tą bramę na rygiel. I część z ludzi też tam się krząta przy tym rozwalonym murze, zaczynają po prostu go tam prowizorycznie trochę gdzieś tam czymś załatać, żeby po prostu nie można było się tak prosto przedrzeć przez ten mur. Co to będziecie robić tutaj? Czy chcecie iść dalej po prostu? Co to, burmistrz przyjechał? Chcę się przyjrzeć tym ludziom, co weszli właśnie przez bramę. A ja chcę zobaczyć, kto siedzi w środku w tym wozie. Ja też. Percepcja? A jak chcecie rozpoznać tych, co są naokoło, to możecie sobie rzucić na historię albo na religię. 14 percepcja, 21 historia. 11 percepcja. Naturalna 20 na historię. Historia 20. Historia 14. Ale widzę każdy na oba, dobra, to percepcja. Percepcja ja 23. No i... Wow. Ja, no dobra. 18 percepcja. Elmenor, Atro, Emma. Bo jesteście w stanie zobaczyć, że w środku w powozie siedzi smokowiec. Ma czerwone łuski. Jest ubrany w jakąś tam zbroję taką dosyć mocną, taką ładną. Teraz w tym momencie trochę zakrwawioną. I jest na pewno Atro sam tam w środku. To jesteś w stanie dostrzec. Reszta tam nie jest pewna, czy ktoś tam jeszcze nie siedzi, czy nie, ale Atro, ty jesteś pewien, że tam nikogo więcej nie ma. Jeśli chodzi o historię, wszyscy jesteście w stanie stwierdzić, że po prostu w momencie, jak Orian gdzieś tam odłączył się od całej tej grupy, to historycznie było, że stworzył swój zakon, też ich tam wyszkolił i czasami bywa tak, że ze swoimi najlepszymi po prostu uczniami wyrusza w jakąś drogę podróż, żeby po prostu nabyli też doświadczenia takiego w podróży, więc możliwe, że to że właśnie są jedni z nich, szczególnie, że gdzieś tam faktycznie widzicie, że mają jakieś medaliony. Nie rzucaj się na religię, więc wiecie tylko, że po prostu są jakieś religijne medaliony, ale w tym momencie byście musieli sobie stwierdzić, co to jest za bóstwo. Mam taki sam. Masz go? No to ty mówisz. Znaczy nie wiem. Mam po taki ale sam. Ale wiesz, że masz taki sam. Tak. Mordegard, jak to widzi, to blednie. Bo ja miałem naturalną 20, coś więcej wiem. Że jest ich 8. A co byś chciał wiedzieć bardziej, w sensie
No bo nie wiem, co mogłaby ci powiedzieć więcej o tym. No to kim są w takim razie? Jak z historii 20, no to myślę, że historycznie nie musiałem na religię, żeby się domyślić. Dobra, okej, okay, no dobra, to wiesz, że po prostu od Bahamuta. Z Bahamut ich Bóg, nie? Po prostu. I te symbole, które okay. mają z Bahamut. Ale inny zakon niż, że jest kilka różnych zakonów Bahamuta, powiedzmy, tak? Tak, ale to jest po prostu taki, który gdzieś tam on sobie założył, nie? Założył, swój. No. Okej, okay. Ila, ja ci tak ściskam rękę. Ej! Ała! To on! Kto? Pisałem o nim fanfiki. Co? I Ila się rozgląda i tak patrzy w to karotę. Nie, nic, nic, nic. Idziemy dalej? To Orion chyba przyjechał. Trochę. A, ten, o którym mówili. No, to on. On. Jezu, Mordegard znowu się zakochał. Co wy macie z tym Jezusem? W ogóle... Nie znam. To mało od Mordegarda. Chodźmy dalej. Chyba od Elmenora bardziej, bo on wspomina ciągle. Kiedy wy tacy religijni. No, ja będzie nie, czas... To... Dobra, będzie czas jeszcze z nim pogadać chyba. Znajdziemy. Ja przyjmuję na audiencję. Niech sobie odpocznie po podróży. Porozmawiamy z nim. Dobra, Mordegard, weź... Ila, zabierz Mordegarda dalej. Co? No dobra. Chodź. Hej! Nie, chcę z nim porozmawiać. Mordegard, przed chwilą chciałeś, kurwa, łóżko i jedzenie. Ale nie, niech pójdzie. Może nam od razu go... Dobra, to... Przegad. My podejdziemy kawałek dalej, a ty sobie pójdziesz i z nim porozmawiasz, o ile się nie przegoni albo coś w rodzaju. Nie, ale tak, wiesz, bez wstydu większego Mordegard, żadnych głupot i nie gadaj o tych fanfikach. Zbij z nim pionę. Najwyżej się nie znamy, Mordegard, no cóż. Okej, czy ja mogę podejść tam? Czy oni mnie przepuszczą w ogóle, ci strażnicy, ta jego obstawa? Na pewno cię zatrzymają, żeby dowiedzieć się, kim jesteś, więc w momencie, jak tam podchodzisz, to po prostu dwóch z mężczyzn rosłych staje nad tobą, patrzy się, kim pan krasnolud jest? Ale to nie ma znaczenia, ważne jest to, z kim wy jesteście. Z kim podróżujecie? Ja chciałem po prostu wyrazić swój szacunek. Jestem największym fanem. Zawsze robimy jakieś wrażenie, jak wjeżdżamy do jakiegoś miasta, ale teraz chyba nie czas na to. Dopiero co część ogrów za murami rozwaliliśmy i widzimy, że tutaj coś się dzieje w tym mieście. Wszystko jest podwalane. No tak, my rozwaliliśmy całą resztę i Illithida, który nimi rządził, ale to nieważne. Mógłbym jednak porozmawiać z... Nie znasz nazwy Illithid jako postać. No. Okej, okay. Dobra. I ten Macko Ryja, który im przewodził. Kogo? Rzuć sobie na perswazję. Madzia, powiedziałem Illithid. Łupiesz co umysłu, znasz nazwę. Dobra, powiedziałam Macko Ryja. Maskowaty, ale no. Macko Ryj, przepraszam, bardzo pasuje. Zajebiście brzmi. Dobra, to jest debil. Możemy iść dalej? Stawmy go tu. Znaczy ja idę, to tam było poza postacią, nie? Emma chwilę patrzyła na to, co się dzieje. Nie, idę. Idę za to. Na co mam rzucić? Przepraszam, na... Na przekonywanie perswazję. Pocieszne stworzenie z tego Mordegarda. Mhm. Ja poczekam. Czemu to akurat mu się udało? Przyglądam się. Kurwa, na tym mu to leżało. Dostałby naturalną jedynkę, by się kurwa dołączył szybciej do nas. O Jezu. O matko. Zakończymy najpierw scenę z Mordegardem, niech będzie, a potem pójdziemy do was. Widzisz, jak zakonnicy po prostu tak spoglądają na ciebie? Na początku ci nie dowierzając, później jak gdzieś tam zaczynasz trochę może opisywać, co tam się zadziało, to tak patrzą na ciebie z takim podziwem. I tak pan krasnolud to chyba taki bohater trochę jak pan Orian, to proszę. Gdzie mnie tam do Oriana? Pana Oriana, plepsie. Pana Oriana. Gdzie mnie do pana Oriana? Ale no, bym porozmawiał, jakby się dało. Zaraz zapytamy. Chyba powinno być problemów. Widzisz, jak jeden z nich podchodzi do po prostu tej karocy, która tam wjechała, tak puka. Otwierają się do drzwi. Widzisz swojego
ten ukochanego, że tak powiem. Proszę. Widzisz Ariana, który gdzieś tam wysawia swój smoczy ryjek za drzwiczek. Tak spogląda najpierw na tego zakonnika. Wymieniałem parę zdań, potem spogląda na ciebie. Dzień dobry. Orian jestem. O czym byś chciał porozmawiać, krasnoludzie? Ja jestem pana największym panem. To jest ta 20 na perswazję, nie? Ależ ja się bardzo cieszę, lubię mieć fanów. Ale ja jestem myślę, że w tym momencie Mordekaard po prostu odwraca się na pięcie i wmetruje w drugą stronę. A widzisz, że Orian chciał już wyjść do ciebie i tamten, ale tak się już jesteś na takich emocjach, że po prostu uciekasz stamtąd, tak. Tak. Nie widzisz, że to za dużo. Robi. Dla mnie to za dużo, słuchaj. Wystarczyło, żeby po prostu się do ciebie odezwał. Tak. Uciekasz stamtąd. Porażony tą aurą smoczą. Poczuł oddech nieśpieszy, spaszczy. Dobrze, więc przechodząc do reszty naszej drużyny, zaczynacie się oddalać, idziecie wzdłuż murów na razie, w stronę góry miasta. Ja się rozglądam też pomiędzy budynkami, czy tam ktoś się nie kręci właśnie z gildii bez twarzy, jakby sprawdzam typowe miejsce, w którym ja bym się ukrył, nie? Jakieś tutaj coś na dach, tam uliczkę ciemną, nie? Między gruzami. Ja se gram na ukulele, idąc obok. Skąd ty masz ukulele? Mam ukulele. Kiedyś tam gdzieś znalazł. Skąd ty to masz? No mam po prostu, znalazłem. Wyciągnąłem z jakiejś skrzyni. Nie zauważyłeś? Noszę nad ze sobą wszędzie teraz na plecach, jest zawieszona. Nie rzucałaś w oczy. Widzisz, no, tak jak harfa. A kapelusz zauważyłeś, że mam? Liście przysłaniają. Myślałem, że to pióro. Wielkie, zwisające z tyłu. Jelmenos zbiera wszystkie części ze swoich wrogów. A ja jestem chodzącym śmietnikiem. Benor zaczyna chorować na zbieractwo. Kto wie, co ma w pokoju w naszym domu? Chyba, kurwa, złodziejem zwłok. Od każdego coś odcina. Na pewno nie bombę. Tak, od każdego coś odcina. Elmendor tylko zbiera fanty po prostu, które muszą mu się przydać. To jest wszystko... nie motywacja, tylko ta muza inspiracja. Po prostu, inspiracja, tak? A na końcu się okaże, że to on jest, kurwa, nekromantą i tworzy jakiegoś golema, kurwa. Tak, dokładnie, ze wszystkiego to zebrałem. Seryjnym mordecą, oni też trofea zbierają, z nie? Z piór, z macek, tutaj sobie palec utnie za jakiś czas. Potem dobrze, że się na plażę nie wrócił po ten łeb łupieżcy. Potem ucho, potem głowę, no. A potem będę rytuał do Cthulhu odprawiał. A trochę jak widzisz, oglądasz się za swoją gildią dawną, to nie widzisz stricte żadnej postaci, żeby ci coś tam przebiegło czy coś, ale na pewno w takich typowych miejscach, nie wiem, gdzieś na dachu zauważasz faktycznie, że ktoś mógł ewentualnie leżeć, bo widzisz jakieś takie dachówki trochę zsunięte, szczególnie, że teraz no, te domy niektóre nie są do końca w pełni sprawne, więc to jest dosyć łatwe, żeby te elementy się gdzieś tam poprzesuwały. I może znajdujesz gdzieś tam po prostu wygniecioną bardziej trawę albo ziemię, że ktoś mógł tam leżeć i gdzieś tam się na coś czaić, ale w tym momencie nie widzisz żadnego wroga, nie? Okej. Okay. Ktoś jeszcze chce się rozejrzeć za czymś specyficznym? Ja ewentualnie patrzę, czy jest Madame Kotka, czy jak ona tam się nazywa. Wąsik. Tak, Madame Wąsik. No to nie z tej strony miasta, ona raczej po tamtej. Dobra, miasta. To po to już będzie pełno. Tak sobie rozglądam tylko. Dobrze. Także, no tylko już nie masz czaru, nie? Rozmawiałem z zwierzętami. Wiem, ja tylko patrzę, czy ona gdzieś jest. O, tam idzie za Danusią. Dokładnie tak. Idziecie więc w stronę hodowli tam stajni, hodowli koni i tak dalej, bo tam po drodze macie. No i faktycznie tam no, zwierząt nie ma już w środku, wszystkie gdzieś tam uciekały, bo po prostu mają rozwalone płoty gdzieś, więc po prostu no, ktoś będzie musiał się tym zająć. Na pewno nie wy musicie odpocząć. Wywalone. Ale stajnie są w miarę w porządku, nie są jakoś super rozwalone. Idąc dalej, na pewno znajdujecie też kolejne ciała martwych strażników, kilku martwych gdzieś obywateli. Znajdujecie też kilka rannych osób, ale nie na tyle, żeby nie dały rady na przykład dokuśtykać sobie powoli do budynku, gdzie mogliby im pomóc. I
spoglądacie sobie dalej. Po drodze macie, znaczy prawie po drodze, bo to tam na środku jest miasta praktycznie, ratusz, strażnica i tak dalej, więc na chwilę gdzieś tam zbaczacie w tamtym kierunku. I spoglądając na dom burmistrza, on jest w praktycznie nienaruszonym stanie. Strażnica w sumie też, ogólnie ten środek całkiem dobrze przetrwał. Natomiast jak tam gdzieś byście chcieli zerknąć bardziej do środka, to już moglibyście coś zauważyć, ale nie wiem, czy na tyle podchodzicie blisko, że sprawdzacie też w środku, jak to wygląda. Na razie chyba nie. Nie, ile to idzie przed siebie, tak? Tylko się rozgląda. Prawo, lewo. Czy Mordegard już się zdążył tam doczłapać ze spuszczoną głową na końcu? Tak, myślę, że tak, że po chwili tak słyszycie gdzieś tam jakieś tupanie za sobą i spoglądacie, a tam Mordegard biegnie taki cały zziajany, czerwony na twarzy, taki uradowany po prostu cały w emocjach. Jak audiencja udana? Pogadałeś sobie? Powiedział do mnie słowa. Cudownie, Mordegard. Może później powie jeszcze więcej słów. Świetnie, cieszę się twoim szczęściem. Dziękuję. Tak chwytam Ila ciebie za szaty i mówię, przemówił do mnie, wiesz co to znaczy? Nie. Okej. Świetnie. Miasto wygląda, no... To może obejrzymy znowu swój dom już, tak? Tak, chodźmy już do naszego domu i zobaczmy, jak to tam... Radzę wygląda. Sobie resztę. Po drodze Ila, gdzieś tam widzisz faktycznie Madam Wąsik przechodzącą się akurat między jedną a drugą uliczką i wybiega tam gdzieś na kolejne śmietniki. O, i idę dalej. Sobodzieś przez chwilę miał takie, chciałby zapolować na nią, ale widząc twoją ten reakcję, tak się zatrzymał i idzie po prostu za tobą. Ja tylko zerkam, jego kotów nie jemy. Kotów nie jemy. Psy pójdzie, ale kotów nie. Docieracie powoli do swojego domu. Na zewnątrz wygląda dobrze. O dziwo. Całkiem się ostał. Może gdzieniegdzie troszeczkę gdzieś tam się ukruszyło, ale patrząc na to, jak niektóre budynki wyglądają w mieście, to i tak jest całkiem nieźle. Ja, widząc naszą chatę, chcę na początku przejść się w ogóle wokół, zaglądając w każdą możliwą alejkę, która by odchodziła czy coś, jeśli jest jakiś zakamarek gdzieś też za naszą chatą, po bokach, też tam zajrzeć, czy ktoś się tam nie chowa, czy czegoś tam nie ma i tak dalej. No, możecie rzucić sobie wszyscy na percepcję ogólnie, jak podchodzicie pod dom? 20. 24. 21. 15. 8. Mordegard coś chyba, mam wrażenie, teraz same dwudziestki, ale jak będzie ważny etap, jak zacznie napierdalać jedynkami, to się nie pozbieramy wszyscy. No trudno, no to jest urok Mordegarda właśnie, tak? Natkniony mocą swojego zbawiciela obiektu westchnień. Tak, jak trzeba kurwa do Oriana podejść, to dwudziestki. Kurwa, zasadzka będzie, walka? Strzelam w Atro. Każdego po kolei. Tylko nie przeciwniku. Tak już ja mówię, że jemu wychodzą ważne dla niego rzeczy, tak? Jak na przykład strzelanie do sojuszników. Tak, dokładnie. No niektórzy go wkurzają czasem, tak? Dobra. Z wzajemnością pewnie. Elmer, ty nie zauważasz nic nadzwyczajnego. No, po prostu wasz dom i tyle. Jeśli chodzi o resztę, na pewno pierwsze, co zauważacie, to, że faktycznie gdzieś tam od bocznego wejścia, ewentualnie od okna, jeśli nie macie bocznego wejścia, widać jakieś ślady. Okno w tym momencie, albo te drzwi, bo nie wiem, jak dokładnie wygląda ten wasz dom, jest uchylone. I widzicie te ślady prowadzące właśnie w jedną, w drugą stronę, jakby do wejścia i do wyjścia. I Mordegardzie, ty i Atro, jesteście w stanie dostrzec, że w środku, no ogólnie w tym momencie jest na pewno dosyć ciemno i jak tak chcecie podejść troszeczkę bliżej, by zerknąć, to tam wszystko po prostu w środku jest powywalane do góry nogami. Słuchajcie, tam szuflad jest powywalane, meble są poprzestawiane, część po prostu tak leży gdzieś, byle jak. Zaglądam do ogródka, czy nie jest przykopany.
Trochę jest. Chcę zbadać drzwi. Czy nie ma tam czegoś? Pułapki w sensie. Okej, masz 20 na percepcję. To nie, nie ma tam pułapki. I otwieram szeroko. Nie wchodzę do środka. Czekaj, Emma, ktoś tu był? Pytanie, czy se poszedł, czy jeszcze siedzi w środku? Raczej był wcześniej. No raczej, że ktoś tu był. I mean, drzwi są otwarte. To jeszcze o niczym nie świadczy. Czy tam okno, bo to od boku. To... No właśnie pytanie do was, czy w ogóle macie jakieś raczej drzwi od boku mieliśmy. Raczej no, raczej bo... okno, nie? Nie, czemu drzwi my chyba mieliśmy, bo mówię, ile wychodziła... Ile wychodziła z łodźwiedziem, nie? Bocznymi jakimiś. Hej. No. A, okay. To jakieś jedne takie może właśnie faktycznie prowadzące na ogród, więc jak jesteście na tym ogrodzie, to widzicie po prostu, że jest dosyć przekopany. I ogólnie, Atro, widzisz, że miejsce, w którym była księga, też jest przekopane. Ogólnie cały ten ogródek, nie macie już swoich tam kwiatków, grządek, nic. Emma wchodzi do środka. Wchodzisz do środka i no widzisz ten cały rozgardiasz, w jakim mieście te jakieś księgi, książki, papiery, to wszystko też się gdzieś wala, część jest porozdzierana, część jest po prostu zalana jakimś atrymentem, który gdzieś mogliście mieć na wierzchu. Widzicie też, że po prostu no, krzesła leżą gdzieś tam po bokach, stół jest wywalony, wszystkie szuflady są też pootwierane, powywracane z szafek. Trochę słabo. Nie ma żadnych liścików, informacji, wiadomości. Nie. Jak Emma wyszła do środka i nic jej nie pożarło, to schodzę na dół. Sprawdzać, czy przetrwał w ogóle dół, bo jak tutaj zrobili taki rozpizdziel, to Bóg wie, co się stało na dole. Ci jakby poszli na dół, to pewnie wszystko by powybuchało. Ja bym już nie jest przygotowany. Nie miał tam pułapek. Nie no, ogólnie w Mordegardzie tak, ktoś tutaj faktycznie był, no ale że tutaj masz raczej alchemiczne rzeczy i tak dalej, no to raczej nie masz tam jakichś, czy masz dużo jakichś schowków, ukrytych rzeczy, czyli wszystko tak w miarę na wierzchu, a może tak? Nie, na wierzchu, na półkach, na stołach, w skrzynie są, ale to jak coś to, wiesz, otwarte, no bo jak się bierze różne elementy, się szuka. To Mordegard nie z tych, co tak odłożą ładnie na miejsce, to jest tam raczej taki chaos geniusza, tak? On się tam odnajduje, nikt inny nie. Ogólnie widzisz, że na pewno tam część rzeczy, no część fiolek może być trochę pozbijana, gdzieś tam część rzeczy mogła się trochę wylać. Te skrzynie też są tak poprzewracane, ale ogólnie jest tutaj troszeczkę większy porządek niż na górze. Widać, że raczej starali się, żeby nie wymieszać tych wszystkich substancji ze sobą. Czyli nie byli debilami, po prostu. Dokładnie. Ila jak widzi swój pokój, to takie to tak samo jak przed wyjazdem. Wszystko rozjebane tak samo. Nie, i tak znaczy tak. Ona mieszka z kawą niedźwiedziem, no właśnie. Co nie ma różnicy. Ja chcę pójść do swojej samotni i zobaczyć, czy ktoś tam był, bo ja zostawiłem moje poematy, różne jakieś notatki, które miałem zapisywane i tak dalej, i tak dalej. Dużo różnego rodzaju pracy. Pewnie było to w miarę poukładane, ale w tym momencie widzisz, że te wszystkie kartki są pomieszane ze sobą. Musiałbyś dużo czasu spędzić na tym, żeby je poukładać z powrotem tak jak były. I nawet część gdzieś tam twojej pracy mogła też zostać zalana atramentem, tak samo jak tam na dole te papiery, jak było, nie? Czyli zniszczone? No. Mają przejebane. No, ja idę do swojego pokoju, rozglądając się na każdym kroku za pułapkami. Pułapek żadnych nie ma w domu ogólnie. Jak tak się każdy rozszedł, to chce iść na dół do Mordegarda. Dobrze, schodzisz bez problemu. Mordegard teraz tak przegląda swoje rzeczy i ocenia zniszczenia. Bez słowa. Rozglądam się po tej jego pomieszczeniu, jego pracowni. Szukam jednej rzeczy. Malutkiego zawiasu. A, do tego. Mordegardzie, czy masz coś takiego u siebie? On ma tam różne części, różne pierdoły, więc po prostu jak on tam układa coś, sprawdza, patrzy, ja chodzę dookoła i szukam tego jednego pierdolonego zawiasu. No bo żeście też robili zamki jakieś, na pewno gdzieś tam może drzwi naprawialiście, czy coś. Mordegarda składał, znaczy Mordegarda składał. Rozumiem, no i jeszcze Rozamunda była, nie?
Gdyż jakieś różne złomy tam masz, więc jakaś szansa jest, że coś takiego możesz mieć wśród tego złomu, nie? Tak. Mam różne i większe części, i bardziej super takie, wiesz, malutkie. Myślę, że na jednym ze stołów jest taka wielka lupa, bo do takich super precyzyjnych elementów. Więc mówię, różne rozmiary, różne wielkości, więc nie wydaje mi się, żebyś miała problemy ze znalezieniem. Nie widzę, jak zajduję, to po prostu biorę i wychodzę stamtąd na górę. Okej, nawet się słowem nie odzywasz, tak? No tak. Gardzie, wydawało ci się, że ktoś przed nią tu był, ale w sumie chyba jednak nie. To się nawet z tym nie kryłam, po prostu weszłam, zaczęłam ogonem. O, i biorę i wychodzę. Dziwne. I idę do siebie, do góry, do pokoju. I zaczynam sprzątać. Gnoje zajebane. Ktoś jeszcze chce? No ja poszedłem do swojego pokoju. Nie, każdy poszedł w swoim pokoju jest i każdy próbuje sprzątać. Znaczy u Ili to wygląda tak, że ona zgarnia rzeczy w jeden kąt i stwierdza, o, tu będzie moje gniazdo. I są odwiedzia. Znaczy, u mnie to było wszystko ładnie poukładane, więc myślę, że nie wiem, patrzę, co zostało zniszczone, zabrane, nie wiem, czy nie znajduję czegoś dodatkowego, czego tam wcześniej nie było. W sumie teatro jesteś w stanie znaleźć jedną notatkę. I ona nawet jest we wspólnym. I znajdujesz tam notatkę, trzeba było lepiej schować. No cóż, i tak nie moje było. Zaglądam pod łóżko. Czy na pewno nie ma żadnej pułapki? Sztyletu jakiegoś, który, że jak się tylko położę, to mi się wbije w plecy? Nie, patrzę, nie ma żadnej pułapki. Dobra, sprawdzam to. I czy łóżko nie jest uszkodzone, czy można normalnie na nim spać? Nie rozpruli go, więc okej. Okay. I schodzę na dół do naszego gościnnego. Do salonu. Czy tam do kuchni, gdzie się zebrali. Czyli, znaczy no wszyscy na początku tam byli w pokojach, coś tam ogarniali, ale pewnie po jakimś czasie gdzieś tam też chyba będziecie schodzić. Spotykacie się w waszym salonie, który też jest rozwalony. Pewnie stół gdzieś postawiliście, krzesła sobie postawiliście, żebyście mogli sobie usiąść na chwilę. Siadam na podłodze. A ja siadam przy kominku i strugam dalej. Żeby te strugi spadały do kominka. Ale nie rozpalasz, po prostu takiego. Po prostu strugam w stronę kominka, żeby nie robić sefu. Nie brudzić większego. Dobrze. Ja sobie na krześle usiądę i powiem więcej, nogi sobie położę na sowodźwiedziu, jak położę się pod krzesełkiem. Ja też na krzesełku. Ale nóg proszę na sowodźwiedzie nie kłaść. No dobra. Na miękkiego wygląda po prostu, nie? To dlatego. Oj, miałeś rozamundę? No to zaraz będę ją umiał, znaczy nie tak zaraz, bo muszę mieć przytomny umysł, żeby znowu się za nią zabrać, ale będę ją miał z powrotem. No to no. Tak. Jaki? No. Coś... Atro! Dobra, ostatni żart, słuchaj. Trochę zjebałem z tym, że nie zająłem się tą gildią wcześniej. Ale chyba dostali to, co chcieli. Zabrali tą księgę od tego burmistrza, co mu wzięliśmy. Nie, przepraszam, nie od burmistrza, od tej Danor całej. No i dzięki której odczarowaliśmy burmistrza. No ale mają. Nie wiem. Ja będę musiał chyba napisać list do nich jakiś, kurwa, oficjalny, żeby się odpierdolili po prostu. Nie mam zamiaru się z nimi użerać dłużej. Mam trochę wyjebane w nich. A ta twoja sekta, Atro, to znaczy była sekta, to nie jest takie, że wiesz, że do śmierci to, albo śmierć? Nie, to nie jest sekt. W sensie tak, ale kurwa, jak mają wysyłać kolejnych, ja im wyślę te maski odłamane, kurwa, że zajebaliśmy 8 po drodze, więc niech sobie to obliczą, czy warto zabijać jednego, kurwa, byłego członka w zamian za cały, kurwa, oddział szpiegów. No. Ale to jest też jeden z powodów. Jest tych powodów dużo, ale nie wiem, mam wrażenie, że ja muszę trochę zostać w mieście. Jak będziecie się chcieli gdzieś wybierać, to chyba do was nie dołączę. No, my też musimy odpocząć. No to tłoczymy razem. My jak będziemy już, wiesz, w lepszej formie, no to wtedy gdzieś możemy zajrzeć na... Wiesz co, to jest bardziej kwestia
takiego odpoczynku na początku. Znaczy... Ila, nie zapeszaj. Czekaj. No tak myślę, że na początku jakieś 9 miesięcy, tak dolicz do tego jakieś 15 lat jeszcze. Nie wiem, jak wam to inaczej przekazać. Czy chcesz się tu osadzić po prostu i zacząć mieszkać? Wiesz co, jeszcze zanim wyruszyliśmy, Trina zaszła w ciążę. Sama zaszła. A ty jako ten dobry Samarytanin zajmiesz się tym dzieckiem. Tak. No to pozostanie, żeby ciężko pracować na alimenty po prostu, tak? Miło z jego strony. Zatrudni się gdzieś w sklepie spożywczym, czy w karczmie. O, w karczmie ojcu będzie pomagać. Teściowi. Jest tu bardzo dużo rzeczy do roboty. A no ewidentnie, zwłaszcza teraz. No tak, no. Nie chcę spuszczać aktualnie Triny z oczu, żeby się coś wydarzyło, szczególnie jeśli ma być, kurwa, targą przetargową, żeby się do mnie ta gildia jebana dostała. Targą przetargową? Kartą przetargową. Będą na niej ścierać twój opór. Targą to Elmenor był. Jego pierścień. No. Nie, ogólnie mam wrażenie, że trochę... Kurde, nie wiem, jak wam mam to powiedzieć. Złapała cię na dziecko. Nie o to chodzi. Jakby mnie nie obchodziła, to bym miał to gdzieś. Tylko o to mi chodzi, że zaczęliśmy podróżować razem i zaczęło mnie coraz bardziej obchodzić wszystko. Czasem też mam wrażenie, że was niektóre rzeczy nie obchodzą, które mnie zaczęły obchodzić i trochę się tutaj konflikty pojawiają. Nie chcę za każdym razem dawać Mordegardowi w ryj, jak zrobię coś głupiego. Doceniam to. A też... Nie wiem, może... Już nie pamiętam, kto to powiedział. Mordegard, Ila... Kurwa, to miasto chyba faktycznie ma jakiegoś pecha. Ja bym chciał pomóc w odbudowie. Chciałbym pomóc strażników wyszkolić. Chciałbym zająć się Triną, zająć się dzieckiem. Jakby wyszło, że zaczyna mi się robić rodzina, mimo że już mam wrażenie, na jedną trafiłem, to nagle się druga zaczęła tworzyć i żeby nie było, nie zniknę, nie odchodzę, nie umieram. Tylko trochę by mi się odpoczynku przydało od tego wszystkiego. No mam wrażenie, że nie wiem. Nie wiem, czy ta gildia nie będzie czegoś kombinować, ale dopóki ona nie zrobi ruchu żadnego, to chcę sobie po prostu trochę pożyć. Za mocno na emocje, mam wrażenie, to moje wpływa, gdzie o wiele ciężej się powstrzymuje przed zabijaniem niektórych przeciwników, z którymi się zmierzymy. Też mam wrażenie, że Emma już potrafi zadbać o siebie i też będziesz miała ze sobą towarzyszy, którzy ci w tym pomogą. Chciałbym ci pomóc. I Mordegarda, któremu już nikt nie da w ryj, robi głupie rzeczy. No, więc tak. Znaczy, nie wiem, co ty zrobisz, ale mam wrażenie, że trochę za mocno zaczęło się udzielać na tobie na moje zachowania. I no, muszę się trochę uspokoić, zanim się to dziecko urodzi, bo... Bo ono dostanie w ryj. Bo ja mu nie chcę dawać w ryj. Myślę, że to Trina doceni. Spoko, z moim zdaniem to tam. Napisałem o tobie dwa tomiki poezji. No wystarczy. Teraz sobie muszę znaleźć kogoś innego. Ale ty jesteś sentymentalny, Elmenor? Ja nie jestem sentymentalny właśnie w ogóle. Żeby nie było, jakby nie ma tu o co być sentymentalnym. Ja, kurwa, jak mówiłem, nie umieram, tak? Nie musisz się ze mną żegnać na, kurwa... Do to co powiedział, jak się stęsknimy, to można przyjechać go odwiedzić, tak? I nie rób się tu i dzieciaka, stęsknicie. I Trinę. Kurwa, macie tu dom, no. No. No tak, i zamierzamy tu zostać, ja przynajmniej no tak, na razie. No. Ale zacząłeś tak mówić, jakby to było takie ostatnie pożegnanie. No nie wiem, kurwa, jak to przekazać. No nie jestem dobry w emocje, tak. No rozstaje się z nami, zostaje tutaj na najbliższe 9 miesięcy. Tyle, no. A potem na 15 lat, tak. Ja też niedługo planuję wyjechać, jadę z powrotem do kolegium, zobaczymy się, jak wrócę. No, więc za mną nikt nie będzie tęsknił tutaj na miejscu, już się przyzwyczaiłem do tego.
burdel chyba cały. Mhm. A pan to na pewno za to nie zabędzie tęsknić. To weź to, a zresztą. O niej też już mam parę utworów napisanych, takich soczystych. Ona szczęścia nie zazna. Będziesz szargać jej imię po śmierci? To na sobie sama szargała imię, ja tylko... Ja, ona nic kurwa nie robiła, a ty napisałeś o niej, czytałem ten twój utwór, ja pierdolę. Jeden czytałeś. No i o przepracowanej ręce, tak, bo się jarałeś, jak go napisałeś. Kurwa twoje... No tak, bo było się czym jarać. Dobry no. utwór. Dobrą poezją trzeba się chwalić. No dobrze. Jakoś zostanie zapamiętana. Dobrze, to tak, Elmenor będzie sobie jechał do kolegium, a Atra będzie miał dziecko. Emma Mordegard, też chcecie coś powiedzieć? Ja... Ej, jeszcze się wtrącę. Może bez takich wyrzutów, bo nam nie mówiłaś od kurwa bardzo długo, dawna, że masz to i wskazuję ci pod nogi. No. Nie no. Tak długo. Nie przez 9 miesięcy albo coś w tym stylu. No, jest sowodźwiedź, ale ja nigdzie nie idę z tym sowodźwiedziem do lasu i nie odchodzę w kierunku zachodzącego słońca. Ja też nie. On zostaje w kierunku zachodzącego słońca. Sowodźwiedź zostaje, najbliżej zajmie. Ja sobie będę teraz, tak, zachody słońca oglądał nad rzeką. Z Triną. Palił fajkę, kurwa, i bujał się na bujanym fotelu. Że najmniej przez 9 miesięcy. Starość, nie radość. Nie no, nie oszukujmy się. Jakby... Jak nie będę miał Mordegarda pod ręką, będę strażnikom walił w ryj, jak będą robić coś złego. W sensie... Trzeba mieć jakieś hobby. No tak, no i moim hobby będzie trenowanie teraz ich. Kurwa, trochę się nie popisali tym zachowaniem swoim. Nie, no tak. To możesz, jak chcesz wyłagodnić, zmienić swoje nastawienie. Co? Może zacznij... Marchew sadzić? Nie. To też jest wyjście. Podobno poezja... Zawija agresję. Może nauczę cię pisać utwory. Bardziej myślałem, może pomóc teściu w biznesie. Niech się zajmować bijatyczką dalej. Zostanę. Kelnerką zostaniesz. Cześć, w karczmie też czasem trzeba umieć przypierdolić klientowi. A w fartuszku byłoby ci do twarzy, tak? Taki umorusany mąką. A kapitanowanie zostaw w kapitanom. No Trina się obrazi, jak zajmiesz jej miejsce. No, nie, no, myślę, że będzie się obrażać jakoś tak dwa razy dziennie w jej aktualnym stanie. Nieważne od tego, co zrobię. Tak, i ty będziesz... tak. Plus myślę, że będzie miała spory urlop w ostatnich miesiącach z tych 9. Ja nie wiem, a to nie jest tak, że będzie jej się lepiej darło i w ogóle... Wiesz, wszyscy bardzo bardziej będą się jej bać i będzie wtedy jeszcze lepszą kapitanką, tak? Pchasz się znowu w gips, ale tak powiem. Kto się pcha w gips? A już wprowadzili tą ustawę o urlopie macierzyńskim? Tak by chcesz się od nas oddzielić. Po to, żeby maltretować innych parobków. Nie maltretować, wyszkolić ich. No, ja już znam te twoje szkolenia. Tak, chcę... No i świetnie ci idzie teraz. A trochę chce nas porzucić dla innych, no to jest ewidentne, no. Kurwa, no nie porzucam was. Nie martw się, pójdziemy do jakiejś karczmy, tak to zaraz się nawinie jakiś cyngiel. Następny. No jaki cyngiel znowu? No do bicia, nie? Ty chcesz kogoś bić? Nie, no przecież ty żeś był u nas do bicia, bo biłeś wszystkich. A teraz ciebie nie będzie, to trzeba sobie kolejnego znaleźć do bicia, tak? Myślę, że... Mam wrażenie, że sporo się tu takich ludzi kręci. I tych złych, i tych dobrych. No, nagle, kurwa, w górach spotkaliśmy jakąś dwójkę bohaterów i on nagle przyjechał trzeci do miasta. O, no właśnie, Mordegard. No, ale on z nim nie uciekł, z tym Orianem nie uciekł. No nie, no, raczej do was nie dołączę, ale no... Ja mówię, że Mordegard ucieknie z nim. A. Powiem ci, że jakby poprosił. A to by wszystkim to zdrowie wyszło. A propos uciekania, to kurwa, właśnie. Orianowi może nie, ale... I jeszcze mamy parę spraw do załatwienia, żeby nie było tak wspólnie. W sensie nie, że... Kurwa. No. Ludzie są w lesie, czekają chyba na znak, że można wrócić.
burmistrz z innymi uciekinierami, Varys i Nyra. Ci nasi, kurwa, mistrzyni Mordegarda, o ile, kurwa, nie zapomniałeś o niej na widok Oriana. Nie zapomniałem o niej, myślę o niej cały czas. Jestem po prostu na razie skupiony na Orianie, no. Dobrze. Zmęczony. Po tym, co się wydarzyło, chyba wszyscy jesteśmy. Pójdziemy tak, tam jutro. Dlatego ja aktualnie będę się udawał z powrotem do karczmy. Jakby z Triną spędzić więcej czasu po tym, co się wydarzyło. I będę chciał po drodze zagadać do tego Oriana, żeby poszedł szukać swoich po prostu. Miasto jest w miarę ogarnięte. Opowiem mu, co tu się wydarzyło. I tyle, nie? Jak ktoś chce, no to może zapraszam, nie? Ze mną. No pójdę. No i tak muszę uporządkować notatki pod drugi tomik. Ja też mam ochotę. No. To co? Idziemy czy stoimy? Jak te widły gnoją? Ej, ja to pójdę sprawdzić, czy w rynnach dalej są moje ukryte flaszki. Tam jakiś alkohol ukryty w rynnie. Skoro już tak na smutno, to przemyśl napijmy. Oj, na smutno, kurwa. Będę tu cały czas. Ale jednocześnie nie będzie. I idę. Czy moje flaszki są na miejscu? Myślę, że jak miałaś dwie, to jedna tam żyje, druga gdzieś spadła i się potłukła. Dobra, to jedną wyciągam. To jest coś... To powinno być coś dobrego. Coś dobrego i mocnego, nie? Bimber na pewno. Śliwowica. Nie. Może być jakiś bimberek. Bimberek, taki w długiej takiej butelce od wina ukryty. Myślę, że karczmarz specjalnie dla was chowa te najlepsze, nie? No ja chowam później je w domu, żeby pić sama. Teraz będziemy w ogóle mieć chody w karczmie. No. Dlatego chcę go namówić, żeby chuj w karczmie pracował, a nie w jakimś straży, kurwa. O ile w ogóle zostaniecie mister, no ja tam nie wiem. Chatę tu mamy, więc nawet jeśli, no to będzie nasza baza wypadowa. Baza wypadowa, tak. Poza tym, wiesz, znamy kapitankę, znamy chłopaka, bo jeszcze nie męża kapitanki, znamy oberżystę, który nam zawdzięcza tak, no wiesz. To co, robimy rok przeskoku, żeby był mały atro? 10 lat od razu. Danusia wprowadziła Oriana tylko po to, żeby mógł udzielić ślubu. Kto wie, kapłanki nie ma, nie? No jakby... Kurwa, smoczy ślub. Pod patronatem Bahamuta, kurwa. Poproszę sesję o ślubu atro. No. Akurat na tego, na kapłana. Ale musi być! Ja nie, kurwa, nie. Ale musi być! Nie, ale co musi dostanę. Być? To już może Atro Empet zrobić sobie ślub. Dobra. Ale my jesteśmy na tym ślubie. No to może wszystko kubyć, Jezus. W sumie no, tak. Na zasadzie takie, że Danusia to opisze i było tak. I chuj. No. No ja ogólnie będę chciał wrócić do karczmy, spotkać się z tym Orianem, o ile tam on jest, albo go poszukać i przegadać z nim te sprawy, żeby poszedł sobie ten, nie? A co reszta zostaje w domu, tak? Tak. Ja chleję z Ilą i tak. Skrobię tą szkatułkę pierdoloną. No to Ila chodzi, polewa każdemu. Ja tam gdzieś siedzę obok i układam sobie te notatki, staram się przepisać z powrotem te utwory, które mi zalali tuszem. Mordegard? Ja myślę, że wychylę, nie wiem, kielich, dwa i po prostu, tak jak mówiłem, chcę odpocząć, chcę jutro wstać w miarę wcześnie, odszukać moją mistrzynię i przeprowadzić rozmowę, na którą szykowałem się bardzo długo. Niech sobie całą noc spędzą w lesie, a chuj. To znaczy, wiesz, no do lasu jest w cholerę daleko, ja padam na ryja. Na pewno nikt ich nie dorwał. Tam jest dwóch bohaterów z nimi. Dadzą sobie radę. Tam jest Niejadek. Niejadek ich wszystkich obroni. Rozpierdala to 3000. Dobrze mu idzie, no co? Niejadek ich tam... Lepszy niż pierś stróżujący. Dokładnie. Dobrze, Ila pije z Emmą. Elmenor poprawia swoje notatki. Mordegard... Idzie odpocząć. Atro, idziesz. Najpierw szukasz Oriana?
pytam kogoś po drodze, może jakichś strażników, czy gdzie się udali. Oni zostali na pewno zaprowadzeni najpierw gdzieś do strażnicy, trochę też po mieście, więc najprawdopodobniej jeszcze się gdzieś tam kręcą. Z tego, co ostatnio widzieli, to gdzieś tam w okolicy właśnie strażnicy, ratusza, a później mieli udać się na jakiś odpoczynek, więc pewnie do karczmy gdzieś pójdą, bo to... To idę ich poszukać właśnie w tamtej okolicy, a jak ich tam nie znajdę, to do karczmy. Myślę, że natrafisz na nich gdzieś na ulicy prowadzącej gdzieś między strażnicą a karczmą po prostu. I widzisz powóz po prostu tych zakonników, którzy gdzieś tam idą obok nich. Teraz już tam strażników za bardzo przy nich nie ma, więc tylko oni tam są. Podchodzisz do nich, zakonnicy cię tam zatrzymują i pytają się, chcielibyśmy przejechać, proszę cię odsunąć z drogi. A do karczmy panowie, to ja mogę z wami pójść odprowadzić. Chciałbym z Orianem porozmawiać, jeśli można, panem Orianem. Tak, pewnie by można było, tylko pytanie, kto chce z nim rozmawiać. Atro, po prostu Atro. Nie wiem, znajomy tej Najry i Varisa. I nie wiem, obrońca całego tego Easter, pogromca ogrów, wiedźm, tych łupieżców umysłu, ogrów, ettinów. No pan z tym krasnoludem ma coś do czynienia, bo mówił podobne historie. A, no to z drużyny, tak, no. No, myślę, że nie będzie problemu. A jak do karczmy, to może w karczmie po prostu już na miejscu. Tak, tak, no co to tam. Docieracie więc po paru minutach do tej karczmy. Orian wysiada z tej... ciężko nazwać karocą, ale nie będzie karocą, bo nie mam w głowie drugiego ten słowa, więc będzie karoca. Wysiada z niej, tam... idzie w stronę karczmy, a woźnica po prostu tam schodzi i zaczyna tam szykować wszystko, tam zakonnicy trochę mu pomagają. Widzisz, że tam gdzieś wychodzi do was po prostu najpierw karczmarz Tapaxi, wita się ze wszystkimi, z Orianem. Też widać, że go rozpoznaje i tak kłania się mu trochę. Zaproszę wszystkich do środka. Jak wchodzisz, widzisz, że Trina gdzieś siedzi przy jednym ze stolików po prostu i w tym momencie coś sobie pije, ale nie alkohol, ale pije. I po prostu cieszy się po prostu na twój widok, ale widząc, że jesteś z Orianem, to na razie do ciebie, no. Ja do niej chcę podejść, daj się tylko buziaka w policzek, powiem, że zaraz przyjdę i pójdę do Oriana. Jasne, dobra. Ona tylko kiwa głową i będzie czekać na ciebie. Jeśli siadasz gdzieś przy stoliku z Orianem, który gdzieś tam usiadł, zakonnicy gdzieś tam po prostu na stolikach obok sobie siadają, dając wam na razie przestrzeń do rozmowy. Panie Orianie, miło poznać. Atro jestem i chcę mu podać rękę. Ściągam, wykonuję ruch, jakbym miał ściągnąć rękawiczkę, której nie widać, i jak tak ściągam, to się pojawia nagle mi w dłoni rękawiczka i mu podaję dłoń. On nie ma rękawicy, ma po prostu swoją smoczą dłoń, więc po prostu ci ją tam podaje. Czujesz pod ręką te wszystkie łuski na jego dłoni, nie? On siada naprzeciwko ciebie. Jak dobrze poznać jakichś lokalnych bohaterów na miejscu. O tak, też dobrze poznać światowego bohatera. Trochę nam opowiadała Najra z Varisem. Z tego co wiem, to trochę chyba się spóźniłem. Trochę tak, trochę tak. Wysłałem po was w sumie dwóch strażników z miasta. Trafiliście na nich? Tak. Razem z nimi wróciliśmy nawet. A, dobrze, to musieli się wmieszać w tłum innych strażników. W każdym razie, Najra i Varis aktualnie są w lesie, gdzieś na zachód od miasta. Rozbili tam obóz z innymi, powiedzmy, uratowanymi ludźmi i gnomami z kryjówki ogrów. To potem mogę panu powiedzieć, jak to tam się zadziało, ale jeśli chce pan kogoś wysłać, czy samemu się tam udać, mogę z panem nawet tam pójść, żeby
sprowadzić i burmistrza, i resztę mieszkańców miasta, bo tam też uchodźcy uciekli z miasta, gdzieś się tam kręcą podobno po tych lasach. No możemy to załatwić, żeby każdy wrócił już do swoich domów, jakby bardzo zniszczone nie były. Chyba trochę lepiej się trzymam, w sensie nie jestem aż tak ranny, jak mogę mówić ty, Teatro? Tak, tak, znaczy, więc myślę, że... Bywało gorzej. No, mogę się tam udać z panem, znam te lasy, więc myślę, że też mogę robić w roli nawet przewodnika i myślę, że jakoś za bardzo nie odstaję umiejętnościami. Tak, jak to nie jest problem, to możemy udać się tam razem, będzie zawsze trochę łatwiej. Dobrze, to myślę, że parę minut na odsapnięcie. Dobrze będzie się spotkać ze swoimi dawnymi znajomymi, on się tak uśmiecha. No, będą mieli panu chyba sporo do powiedzenia, bo dali się porwać przez ogry. No. Zaczyna się śmiać. Przez ogry? O kurde. No, i Jettina jednego, więc... tak. No, jakiś tam łupieżce umysły się przewinął po drodze, wiadomo, ale to tam... No. To jak pan będzie gotowy, to niech pan da znać. Jasne, my żeśmy z wampirem, ze Stradem walczyli, a ci ogrom dali się porwać. No nieźle. A to teraz sobie zdał sprawę z tego porównania, że powiedział przed chwilą, że umiejętnościami nie odstaje za bardzo, a on z jakimś wampirem walczy, tak... Udaje, że tego nie słyszał. I idzie do Triny trochę porozmawiać, powiedzieć jak ta rozmowa z drużyną przebiegła i tak dalej i że jeszcze wyruszy z Orianem tam pomóc. Bez problemu. Po paru minutach Orient się woła, zabieracie część zakonników, część zostaje, idziecie do lasu, znajdujecie faktycznie tam, no wiadomo, trochę wam to zajmie, tak powiedzmy łącznie z półtora godziny, żeby ich znaleźć, wrócić do miasta i zgarnąć. Może nawet do dwóch, bo powrót trochę dłużej będzie trwał, bo macie tam ranne osoby, szczególnie tego skwarka. I wracacie po prostu do miasta, udajecie ich asekurować. Myślę, że wszystkich gdzieś tam na razie lokujecie w karczmie, bo i tak tam nikogo nie ma, więc jesteście w stanie w tych pokojach gdzieś tam ich polokować. Myślę, że chyba reszta drużyny tak, w tym momencie... Co? Ja jeszcze, jak znajdziemy wszystkich, to jak już wejdziemy do miasta, to też wysyłam Niejadka, żeby skoczył na chatę naszą, nie? Mieszkał tam, więc powiem mu, żeby poinformował. Po pierwsze, się przedstawił Emmie, że żyje i się mu nic nie stało i żeby poinformował Mordegarda, że jego mistrzyni czeka w karczmie, nie? Jasne. Że jakby chciał, to żeby przyszedł po nią i zabrał ją do mieszkania, bo na razie jedno łóżko zostanie wolne na jakiś czas. Pozostała reszta drużyny cieszy się chwilowym odpoczynkiem, trochę w burdelu, powiedzmy, brudnym domu, ale odpoczywacie od całej tej zabawy, którą mieliście przez ostatnie kilka dni i dziękuję bardzo za sesję. Postać Atro znacie już doskonale, wiecie, że to no bohater z krwi i kości, dlatego w trosce o jego sławę, w trosce o jego rozpoznawalność przygotowałem utwór o nazwie Atro dobro na szali stawia. Atro nie raz, nie dwa dowiódł bohaterstwa swego, lecz zamiary wciąż tajemnicą są jego, bo z jednej strony ojcostwem mamiony, z drugiej przygód i sławy, z trzeciej natomiast dobro ludzi mu ciąży, lecz wybrać czasem musi, bo wtedy nie zdąży, czy towarzyszy ratować z wielkiej opresji, czy ludzi bezpieczeństwa nie dopuścić presji, ciężkie decyzje na barkach jego ciążą, a Trina jeszcze zamartwia go ciążą. Wybór jest prosty, chociaż nie każdy ma ikrę, natomiast dla całej reszty konsekwencje mogą być przykre.